Szanowni Państwo, już jest po godzinie 17:17, także myślę, że spokojnie możemy zaczynać nasze dzisiejsze wydarzenie. Nazywam się Paweł Marczak i jestem koordynatorem Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Łodzi, prowadzonego przez Instytut Spraw Obywatelskich. Jest to projekt współfinansowany przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych, a naszym nadrzędnym celem jest inicjowanie debaty o sprawach międzynarodowych w Łodzi i w regionie. Gośćmi naszych debat byli m.in. doradca do spraw bezpieczeństwa prezydenta RP, pan Andrzej Zybertowicz, był wicepremier i minister kultury i dziedzictwa narodowego, pan profesor Piotr Gliński i publicysta i myśliciel pan Tomasz Gabiś. Natomiast dzisiaj mam ogromną przyjemność powitać pana doktora Jacka Bartosiaka. Witam serdecznie. Który po raz pierwszy gości w Łodzi tutaj z wykładem pod tytułem Strategiczne przepływy, czyli o władzy i geopolityce. Oczywiście ta frekwencja wskazuje, że wszyscy wiemy, z kim mamy do czynienia, natomiast w drodze porządku przypomnę, dr Jacek Bartosiak, ekspert do spraw geopolityki i strategii nowoczesnej sztuki wojennej i wojny morskiej, założyciel Strategy and Future oraz senior fellow w The Potomac Foundation w Waszyngtonie. Zanim już ostatecznie oddam głos naszemu prelegentowi, krótko przedstawię agendę dzisiejszego spotkania. W pierwszej kolejności pan dr Jacek Bartosiak wygłosi swój wykład, przemówienie. Następnie będzie okazja do pytań ze strony publiczności, do czego gorąco zachęcam. Natomiast na koniec oczywiście wyniki konkursu rozdanie nagród z nagród książkowych, które było ogłoszone tutaj w naszej grupie międzynarodowej, łódzkiej grupie prowadzonej przez Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Łodzi. Gorąco zachęcam do dołączenia tej grupy, gdzie będziemy mówić o sprawach międzynarodowych. Także w trakcie naszego tutaj początku wystąpienia, początku dyskusji będzie także lista z newsletterem. Zachęcam do wpisania się do listy, do newslettera Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej. Dzięki temu będziemy mogli informować o kolejnych tego typu wydarzeniach. Nie przedłużając, oddaję już głos dr Jacek Bartosiak. Słychać, tak? Słychać. Dobrze. Dobrze, zacznę jeszcze raz od tego, że to jest mój pierwszy wykład w Łodzi. Za co bardzo dziękuję i rzeczywiście nieczęsto bywałem w Łodzi w swoim życiu. Zupełnie nie wiem z jakiego powodu, bo bardzo mi się podoba. A na dodatek przecież Warszawa jest bardzo blisko Łodzi, a Łódź jest dawnym centrum państwa polskiego, to znaczy geograficznie w miejscu, gdzie splatały się drogi komunikacyjne dawnego państwa, więc powinienem przecież był w przeszłości być tu znacznie częściej. Nie wiem, jakie były losy po prostu moich wędrówek, że byłem tak mało razy w Łodzi. Mam nadzieję, że to nadrobię. Porozmawiamy sobie dzisiaj o powrocie geopolityki. Historia świata jest wyznaczana geopolityką, a geopolityka jest wyznaczana strategicznymi przepływami. I dzisiaj o tym będziemy mówić. Ostatnie wykłady są dla mnie stosunkowo łatwe, dlatego że już naprawdę wszyscy widzą, że geopolityka działa i tak to właśnie się odbywa. W związku z tym nie muszę przekonywać i tłumaczyć z pełnych podstaw, tylko już właściwie wszyscy wiemy, że to rzeczywiście tak się odbywa i posługując się tym instrumentarium, można nawet przewidywać to, jak poszczególni gracze, poszczególne państwa, mocarstwa będą próbowały wpływać na to, co się dzieje. Co pozwala przewidywać pewne zachowania. Kluczową sprawą dla zrozumienia zasad geopolityki są coś, co nazwałem, myślę, za prawdopodobnie którymś z jakichś mądrych ludzi, których klasę kiedyś czytałem, strategicznymi przepływami. Strategiczne przepływy są kręgosłupem światowej ekonomii. A w geopolityce przecież chodzi o to, kto kogo. Kto korzysta, kto traci. Geopolityka to nic innego jak równoważenie się sił, jak dystrybucja władzy wynikająca z tego. I codzienny ruch ludzki, to, że w ogóle, tak jak tu siedzimy, jesteśmy częścią społeczeństwa, dzielimy się pracą. Ktoś robi jajecznicę, ktoś zmywa, ktoś idzie do pracy, ktoś zajmuje się dziećmi, ktoś jest hydraulikiem, ktoś jest motorniczym. Ktoś pracuje w kopalni, ktoś jest premierem państwa. To wynika z tego, że wszystko się jest w ruchu. W związku z tym, żeby się działo, ludzie zajmują określone miejsca w społeczeństwie. Jeżeli są szczęśliwcami i
dokonuje się to w społeczeństwie, które ma możliwość wyboru i nie jest to praca niewolnicza, jak przez większą część historii bywało, mogli wybierać, co chcą robić w zależności od swoich kwalifikacji. Mogą w świecie wolnych przepływów również decydować o zmianie swoich kwalifikacji w pewnym momencie życia. Nie było to udziałem wszystkich, jak wiemy, w historii świata, przywiązanych do ziemi, przywiązanych do stanu niewolnictwa, do stanu poddaństwa, do różnych stanów, które miały cementować zasady ruchu społeczeństwa. Arena międzynarodowa jest na swój sposób podobna. Otóż po to, żeby świat mógł się rozwijać, kręcić się, bogacić, dokonywać przełomów technologicznych i w ogóle życie ludzkie zmusza nas do tego ruchu i poszukiwania przełomów. W związku z tym organizmy społeczne, zorganizowane państwa, no, silne państwa, mocarstwa, poszukują tych przewag, rozwijają się, potrzebują dostępu do surowców, do rynków, nie wszystko mają u siebie. W związku z tym jest pewna umowa międzynarodowa, jak to się dokonuje. Umowa międzynarodowa dotyczy strategicznych przepływów po prostu. Strategiczne przepływy to jest coś, co strategiczne przepływy dotyczą ruchu ludzi. Że ludzie mogą się przemieszczać, gdzie chcą, pracować, gdzie chcą, zmieniać kraj, gdzie chcą, generując ruch, obrót pieniądza i tak dalej. Mogą się przemieszczać, żeby zawierać biznesy, rozmawiać o nauce, randkować, zakładać rodziny. Tak? I to samo w sobie generuje ruch. Jest to oczywiście przepływ towarów. No. Jeżeli sól jest nad Morzem Czarnym, a u nas jest coś innego, to się wymieniamy i tak dalej, i tak dalej. Jak świat światem. Przepływ towarów jest kwintesencją handlu. Dotyczy to tak samo przepływu technologii. Gdzieś ktoś coś wymyślił, jak maszynę parową, no to z czasem i ona i na Dolny Śląsk zawędrowała, tak, w dobie rewolucji przemysłowej. To samo dotyczy przepływu wiedzy, informacji, no i kapitału oczywiście, który najczęściej idzie tam, gdzie ktoś chce zainwestować, bo ma te pieniądze i tam, gdzie są szanse, właśnie gdzie jest surowce mineralne, gdzie można uzyskać stopę zwrotu. I to się dzieje w przestrzeniach pomiędzy państwami, obszarami, mocarstwami. To wszystko jest w ruchu. I ostatnie 30 lat były ewenementem w historii świata. Prawie 30 lat. Dlatego, że po pokonaniu Związku Sowieckiego Amerykanie rozszerzyli perymetr strategicznych wolnych przepływów o Polskę, o państwa Paktu Warszawskiego, Układu Warszawskiego, później o Chiny, włączając kolejno jako architekt systemu państwa, które akceptowały te zasady. Wolność przepływu ludzi, technologii, wiedzy i tego wszystkiego. I to stanowiło zestaw norm tej ery globalizacji, którą widzieliśmy w ostatnich kilku dekadach. Oczywiście zaczątki tego były w wyniku II wojny światowej. Amerykanie sobie w Bretton Woods ustalili, że skoro właściwie oni pokonali wszystkie marynarki wojenne, pokonali wszystkich przeciwników, a Wielka Brytania, co prawda zwycięska, ale straciła imperium i straciła podstawy ekonomiczne, też nie miała, nie była już konkurencją na oceanie światowym, to zaprojektowali świat wolnych przepływów pod swoją gospodarkę, nastawioną na eksport, na eksport kapitału i tak dalej, i tak dalej, tworząc obrót dolarza, Bretton Woods, te wszystkie zasady, które są. I pozbawiając jednocześnie tego obszar sowiecki i satelitów sowieckich, które nie były dopuszczone do świata strategicznych przepływów, są doktryna powstrzymywania. I Sowieci dlatego nie mieli dostępu do technologii, nie mieli dostępu do obrotu towarowego, nie mieli sami ciepłych portów, o czym zaraz powiem. I dlatego w PRL-u my nie mogliśmy podróżować gdzie chcemy, jak chcemy, nie było wolności przepływów technologii, informacji, ludzi, handlu i tego wszystkiego. Tam był wolny świat, oparty o potęgę głównej magistrali przepływów strategicznych, czyli Ocean Światowy, a tu był świat zamknięty wewnętrznie, politycznie, odgrodzony bądź prawdziwym, bądź bardziej wirtualnym murem od świata wolnych przepływów. Stąd tam agregowano
pomimo przecież wysiłku pracy ludzi tutaj i w Łodzi, przecież był przemysł, tylko na rynki rosyjskie głównie, zaraz jeszcze sowieckie. Ale z czasem brak dostępu do wymiany myśli, technologii, z czasem, bo to nie od razu, Peru na początku też miał niezłe wskaźniki gospodarcze, nie gorsze niż Hiszpania, ale z czasem brak dostępu do wolnej wymiany myśli, wolnej wymiany technologii, wolnej wymiany ludzi, wolnej kreatywności wynikającej z wolności przepływu strategicznych odcisnęło swoje piętno i gospodarki te zamknięte w Eurazji, państw satelickich oraz Sowietów, no, zaczęły cierpieć. Bo Amerykanie ustanawiali reguły gry, strategiczny przepływ pilnowali tego. Strategicznym przepływem jest też możliwość przerzutu wojska, przemaszerowania wojska przez daną przestrzeń, własnego lub sojuszniczego. Dlatego niektóre miejsca mają ogromne znaczenie, zwłaszcza dotyczy to nas. To wszystko są strategiczne przepływy. I teraz, prawdziwa władza polega na tym, kto kontroluje, jak one się dokonują. Gdzie, kiedy, na jakich zasadach. To jest prawdziwa władza w systemie międzynarodowym. I proszę Państwa, tak samo jest w naszych prywatnych życiach. Ostatnie 500 lat od odkrycia przez Kolumba, Vasco da Gamę i innych żeglarzy europejskich dróg komunikacyjnych przez Atlantyk dookoła Afryki i do Indii albo wprost do Ameryk spowodował, że główną magistralą handlu, obrotu, przepływu ludzi, technologii, kapitału, złota, obie strony itd. stał się Atlantyk i Ocean Światowy. Co drastycznie wzmocniło państwa strefy brzegowej, doprowadzając do kolejnych rewolucji społecznych, pamiętamy, tak, i walki o hegemonię, okresu kolonizacji itd. Ocean Światowy jest tą magistralą. Ojczyzna nasza droga została odcięta od tego Oceanu Światowego przez ciśniny duńskie, przez potężne państwa na naszej zachodniej ścianie, utratę Pomorza i te wszystkie rzeczy, które znamy z historii, w szkoły średniej. Globalizacja, która cechowała się wolnością strategicznych przepływów, stała się dla nas rzeczą naturalną, wydawałoby się. My po wyjściu z PRL-u dołączyliśmy do tego świata wolnych przepływów. Reforma Balcerowicza polegała na tym, że przestrzeń pracy naszej tutaj, w granicach politycznych państwa polskiego, mogła być penetrowana przez wolność przepływów kapitałowych, technologicznych i innych z Zachodu. I na tym polegała transformacja. Bolesna, myślę, że zwłaszcza w Łodzi, bo raptem się okazało, że ktoś inny ma ogromną przewagę i penetruje tę przestrzeń, która wcześniej była zablokowana dla tej penetracji. W zamian za to, no, co tu dużo mówić, nie mogliśmy konkurować dojrzałością kapitałową, technologiczną, organizacyjną tych, którzy korzystali wcześniej z wolności przepływów strategicznych. Ale za to teoretycznie uzyskaliśmy dostęp do globalnego rynku. Bo globalizacja z wolnością strategicznym przepływu doprowadziła do sytuacji, że każdy tutaj siedzący, gdyby coś wyprodukował, co było konkurencyjne na rynku globalnym, albo miał usługę, która byłaby konkurencyjna na rynku globalnym, mogłaby wziąć udział w globalnym rynku. Teoretycznie łamiąc uwarunkowania geografii. Bo państwo polskie za was nie musiałoby otwierać tych rynków, które byłyby daleko. Nie musiałyby transportować własnymi statkami i konwojować przez własne wojsko, żeby to dotarło. Amerykanie stworzyli system bezpieczeństwa i boisko dla wszystkiego. To doprowadziło do dwóch zjawisk w ciągu ostatnich 30 lat. Ogólnego gwałtownego wzrostu prosperity światowej ogólnej, aczkolwiek nierówno rozkładającej się, o czym zaraz jeszcze powiem. Oraz, co widzimy tutaj na planszy, oraz skomunikowania, połączoności, współzależności wynikającej z tego, teoretycznie wszystkich ze wszystkim. Można było handlować z Chinami, płacić czymś, ktoś sprowadzał z Węgier. Wydawało się, że jeszcze internet się pojawił, mieliśmy pociągi, samoloty, statki,
centra dystrybucyjne, internet, doprowadziło to do gwałtownego wzrostu połączeń pomiędzy biznesem, ludźmi, wzrostu wolumenu relacji. I wszystko było w porządku, dopóki był akceptowany jeden zespół norm określonych zbiorczo, nie do końca precyzyjnie, z tym Bretton Woods, WTO, gdzie wszyscy akceptowali, że hegemonem są Stany Zjednoczone, które pilnują swoją marynarką wojenną tej architektury. A wszyscy się teoretycznie mogli rozwijać. Zwróćmy tylko w tym momencie uwagę, do tego jeszcze wrócimy, ale to zasygnalizuję, że rozwój był nierówny. Rozwój był nierówny. Miejsca geograficznie dobrze położone, które jednocześnie miały elity, które umiały wykorzystać to położenie, jak Singapur, jak Chiny, jak Polska też. Wykorzystując to, że w dobie cyfrowej industrializacja w dobie globalizacji wyglądała inaczej niż poprzednia industrializacja, to nie było już zagłębie Rury czy Śląsk, że pod jedną halą musiało być blisko węgiel, cały system dostaw i produkcji pod jedną halą i duże skupiska populacyjne jeszcze blisko rzeki jakieś do transportu, tylko w ramach nowych metod organizacyjnych, nowych metod komunikacyjnych na dużą odległość można było łańcuch dostaw rozproszyć. Na tym skorzystała bardzo Europa Środkowo-Wschodnia, w tym Polska, pomimo oddalenia od Oceanu Światowego. Były obszary, które bardzo skorzystały. Chiny, mówiliśmy o tym wielokrotnie, skorzystały ogromnie dzięki pracy i pracowitości, kultury organizacyjnej, cywilizacji chińskiej i elit chińskich, które umiały prowadzić warunki wejścia do tej gry takie, które wywindowały na szczyt drabiny i znalazły się na drodze do dominacji gospodarczej. Ale też są inne. Singapur jest dobrym przykładem, wiele, wiele innych. Kto stracił? Oczywiście byli ci, co relatywnie dużo stracili. Najbardziej relatywnie straciła klasa średnia przemysłowego Zachodu. W Stanach Zjednoczonych, w zachodniej Europie i nie w całej, na przykład nie w Niemczech, ale we Francji owszem. To, co się teraz dzieje, cała ta dyslokacja społeczna, to takie dislodgement, takie po prostu wynika właśnie z tego, że wysoko intensywna praca została przeeksportowana na inne rynki. Do Bangladeszu, do Chin, do Indochin, do Meksyku. I coś, co stanowiło podstawę społeczną całych miast, klasy średniej, którą znamy z seriali amerykańskich z lat 60., 70., to zanika. Wciąż korzystają miasta portowe, których mieszkańcy się wypozycjonowali produkcji aplikacji, w jakiejś wymianie handlowej, pośrednictwie, jak Nowy Jork, jak miasta w Kalifornii, albo Londyn, ale miasta, gdzie był przemysł, z czego żyło to państwo, ta klasa średnia podupadła. I dlatego Bannon i Trump mówią o deplorables w Stanach Zjednoczonych. I Bannon jeszcze w emocjonalnych słowach z tego powodu mówi, że oni stracili, że Chiny ograły Stany Zjednoczone i zwłaszcza ich, a to na barkach właśnie tych ludzi z klasy średniej spoczywa nie tylko podstawa podatkowa Stanów Zjednoczonych, ale to ci ludzie służą na okrętach floty, na Morzu Południowochińskim, na Zachodnim Pacyfiku, na Oceanie Indyjskim, w bazie Yokosuka i to oni służą w Zatoce Perskiej, a nie ludzie z Nowego Jorku i San Francisco, którzy korzystają z tego, że są podłączeni do globalnego łańcucha dostaw. I dlatego jest taki krzyk w Stanach, że to jest niesprawiedliwe. I taki ferment, i taki resentyment w tym kierunku. To też trzeba zrozumieć. Amerykanie też poczuli się oszukani tym, co się wydarzyło. Otóż mają takie poczucie, że stworzyli świat, który umożliwił wszystkim rozwój. A wcześniej to nie było takie oczywiste. Jeżeli się nie było supermocarstwem albo mocarstwem, to nie bardzo można było handlować z zagranicą na odległość, bo kto otwierał te rynki?
Kto zabezpieczał dostawę tych rynków, no dostawy na te rynki bez siły wojskowej? Państwa średnie i małe nie mogą się rozwijać bez patrona, jeżeli nie ma jednego globalnego rynku i nie ma jednego globalnego hegemona. Więc Amerykanie oczekiwali wdzięczności. Wiemy, że wdzięczność nie jest walutą w stosunkach międzynarodowych, więc jej nie dostali. Co więcej, Amerykanie stworzyli majstersztyk po roku 91, który się jeszcze nigdy nikomu nie udał. Amerykanom przez 30 lat udawało się to utrzymać. Otóż stworzyli system nie tylko jednobiegunowej filii, ale właściwie jednobiegunowego koncertu państw zachodnich, które dominowały we wszystkich instytucjach, wspierały wszystkie misje humanitarne albo interwencyjne na peryferiach świata, jak w Iraku. Przecież wojna Kuwait pierwsza też była wojną o to, żeby czasem Saddam Hussein nie zakłócił wolności strategicznych przepływów, kontrolując ropę kuwejcką i potencjalnie saudyjską. Gdy zostało to przywrócone, to później Amerykanów interesowała tylko równowaga, już nie przejmowali się Kurdami. Pamiętacie pierwszą wojnę iracką? Wszystko wróciło do normy i potoczyło się tak jak dalej. I majstersztyk polegał na tym, że zapominamy o tym, że były dwie potęgi, które zostały pokonane przez ludzi morza, przez anglosasów w II wojnie światowej. Japonia i Niemcy. Amerykanie otworzyli im rynki. Amerykanie stworzyli im system, w którym Japonia i Niemcy mogły się rozwijać wspaniale po II wojnie światowej, pod warunkiem akceptacji dominacji amerykańskiej i wspierania wysiłku amerykańskiego w powstrzymywaniu Sowietów. I Japonia i Niemcy wspaniale odegrały tę rolę. Wraz ze zjednoczeniem Niemiec, rozpadem Związku Sowieckiego, układ zaczął się powoli zmieniać. W każdym razie, pomimo tego, że było zjednoczenie Niemiec i układ zaczął się powoli zmieniać, Amerykanie utrzymali, a to była poważna obawa. I między innymi dlatego Friedman wtedy mówił, że następna wojna będzie z Japonią i w modelu geopolitycznym miało to sens. Ale pomimo rozpadu Sowietów i pomimo tego, że zniknął problem rosyjsko-sowiecki dla Japonii i Niemiec, Japonia i Niemcy nie zaczęły prowadzić polityki kwestionującej dominację Stanów Zjednoczonych w systemie. Był to majstersztyk. Polegał on na tym, że uznano, że okej, Amerykanie zapewniają wolność oceanu światowego i my akceptujemy to, ale rośniemy w prosperity. Nie pobierając z tego powodu geopolitycznej dywidendy sprawczości w systemie światowym. I proszę zwrócić uwagę, Niemcy mają ogromną gospodarkę, Japonia też, ale nie mają sprawczości w systemie międzynarodowym, który by odpowiadał potencjałowi gospodarki. Tak jak ma Turcja, która ma słabszą czy znacznie gospodarkę, czy inne państwa, nawet biedne jak Rosja. To był niesamowity majstersztyk, że nie powstały koalicje balansujące, nie powstała żadna koalicja balansująca potęgę Stanów Zjednoczonych po 91 roku. Pierwsze przymiarki były przy II wojnie irackiej, ale to tylko były werbalne, niemiecko-francuskie. A zawsze w historii świata powtarzał się manewr z kontrolowaniem czyjejś władzy i koalicjami, tak wygląda historia Europy, non-stop zmieniających się uwarunkowań. Także był to wspaniały czas globalizacji. Ten świat od 2008 roku jest, 2018 roku jest w odwrocie. Współzależność, która narosła, została zbudowana w czasach wolności strategicznych przepływów, jest, jak powiedziałem, wspaniała, miła, łagodna jak pluszowy miś, w momencie, gdy uznane jest, że jest jeden hegemon i arbiter. W momencie, gdy nie ma go i inne mocarstwa kwestionują zasady, na jakich się dokonują strategiczne przepływy, okazuje się, że to się staje zależnościami, lewarami i słabościami. I pojawia się gra o sumie zerowej, jak w biznesie, jak w relacjach międzyludzkich. Każdy zaczyna szukać przewag na tej relacji. Silniejsi mają ich więcej, słabsi mają ich mniej. Stąd państwa małe i średnie zawsze boją się zmiany układu międzynarodowego, bo są deptane ich interesy.
wchodzimy w ten czas właśnie. Co już też widać, o czym zaraz powiem. Silniejsze państwa i mocarstwa, które zajmują kluczowe miejsca w podziale pracy światowej, właśnie to, co było dzielone, na przykład w łańcuchu dostaw, w łańcuchach technologicznych, egzekwują coraz brutalniej swoje przewagi, a inni się muszą podporządkować. Tego nie było wcześniej. I wówczas okazuje się, że kontrola przepływu, blokowanie ich albo puszczanie jest mechanizmem, takim guzikiem władzy prawdziwej w systemie. To, co się teraz dzieje za prezydentury Donalda Trumpa od drugiego roku jego prezydentury, jest kwintesencją pokazywania tego, że Amerykanie, hegemon oceanu światowego, kontrolują strategiczne przepływy na tym oceanie światowym. Czym innym są sankcje na Iran, jak nie tym? Czym innym są sankcje na Chiny, jak nie tym? Czym innym są groźby wobec Francji, Niemiec, niż tym? Sankcje na państwa, na konkretne technologie, o czym zaraz, na konkretne firmy i na konkretne osoby fizyczne, które prowadzą działalność sprzeczną z interesem Stanów Zjednoczonych, jako hegemonowca. Jaka jest argumentacja Amerykanów? Stworzyliśmy ten świat, wszyscy skorzystaliście, hegemon oceanu światowego jest dobrotliwy i macie akceptować te zasady. A zasada numer jeden jest taka, że w Eurazji nie ma być żadnego regionalnego hegemona, bo my nie pozwalamy na to. Więc macie przestać rosnąć, a my mamy dalej być numer jeden. I to jest kwestionowane, bo Chiny postanowiły nie podporządkować się temu. System globalizacji, który stworzyli Amerykanie, wywindował Chiny w niebywały sposób i powiem to jeszcze na końcu tej prezentacji, podając kilka danych, nigdy nie mieliśmy do czynienia z taką rewolucyjną zmianą jak wzrost Chin. Świat nigdy nie musiał się dostosowywać do czegoś takiego. Ani rewolucja Meiji w Japonii, ani wzrost Niemiec, ani wzrost Stanów Zjednoczonych po wojnie secesyjnej nie mogą się równać z tym, jaki wzrost zanotowały Chiny. I zmieniły strukturę ładu globalnego już teraz. Nawet jakby teraz nagle przestały rosnąć, to i tak ta sytuacja jest nie do odwrócenia. Również nigdy Stany Zjednoczone, o czym mówiłem wielokrotnie na wykładach, nie miały do czynienia z takim konkurentem i do tego wpiętym w globalny system łańcucha dostaw. Sowieci, przypomnę, nie byli wpięci w globalny system łańcucha dostaw, nie mieli dostępu do Oceanu Światowego, nie byli w ogóle uczestnikami tej wymiany i nie produkowali nic, co było konkurencyjne z czasem, co było konkurencyjne na rynkach światowych. Chiny spełniają wszystkie te kryteria. Nie da się również Chińczykom zastosować podobnej doktryny powstrzymywania jak Kenan, bo mają dostęp do tego oceanu światowego i chcą go mieć, dlatego budują sztuczne wyspy na Morzu Południowochińskim, pokazując, że to ich teren, o czym zaraz powiem. I dlatego mają takie relacje wszędzie ze wszystkimi i budują pas i szlak. Są cztery symptomy władzy nad strategicznym przepływaniem. Pierwsze to jest ustanawianie reguł gry i możliwość ich wyegzekwowania. Sankcje na Iran, proszę bardzo. I wszyscy się mają dostosować. A jak nie, to SWIFT, nie macie dostępu do SWIFT-u. Blokujemy wam sankcje na firmy, które sprowadzają tą ropę. Blokujemy te statki. To się dzieje teraz, widzimy za to CPS. A z kolei Iran, który jest objęty tym friction, czyli ustanowienie blokady na strategiczny wpływ, od których zależy jego bezpieczeństwo narodowe, bo bez ropy nie jest w stanie przetrwać prawdopodobnie, tak? bez eksportu ropy. Jego model gospodarczy nie jest w stanie. Chcę pokazać, wykorzystując geografię, o czym zaraz jeszcze powiem, że to jednak
Persowie kontrolują cieśninę Ormus. Po to, żeby wszyscy widzieli w świecie, że bez zgody Persów nic nie wpłynie przez cieśninę Ormus. I w tej chwili dokonuje się właśnie prawdziwa wojna w tym zakresie. Geografia Oceanu Światowego jest ogromna. Amerykanie mają 273 okręty w linii. 1/3 musi być w naprawie, bo takie są rotacje. 1/3 w szkoleniu, naprawa i szkolenie. 1/3 w kontynentalnych Stanach Zjednoczonych albo w tranzycie do Eurazji. I tylko 1/3 jest na stacjach bojowych wokół Eurazji. W tym muszą się podzielić na Atlantyk, Ocean Indyjski i Pacyfik. Nie dużo, a Ocean Światowy jest ogromny. Nie mogą być wszędzie, a zwłaszcza w wodach przybrzeżnych Eurazji, gdzie są systemy antydostępowe, nie mogą podpływać za blisko. Nie będzie prosto Amerykanom wyegzekwować wolności Oceanu Światowego w strefie przybrzeżnej Eurazji, jeżeli pójdzie naprawdę na ostre, a do tego to zmierza. Czyli to jest pokazanie, kto definiuje zasady. Po drugie, i to też zahacza to, co powiedziałem na początku, i tu jest prawdziwa geopolityka i to dedykuję wszystkim krytykom istnienia geopolityki. Decydowanie o tym, jak, czy się ma... Świat jest podzielony, przepływy strategiczne jak woda realizują się lepiej lub gorzej w różnych miejscach. No nie rozmawiamy tutaj nigdy o Chile na przykład, nie zauważyliście, albo o takich miejscach, które są nieistotne. Chodzi o to, że Zatoka Perska i Cieśnina Ormus jest bardzo istotna. Są trzy najważniejsze miejsca skrzyżowania przepływów strategicznych obecnie. Bo oczywiście to się zmieniało w świecie w zależności od rozwoju technologii, surowców, układu mocarstw. Jest zachodni Pacyfik, o całą skalę przekracza nawet nad Zatoką Perską. Morze Południowochińskie w kierunku na Malakę jest sercem świata. I możliwość decydowania o dostępie do tego magistrali i manewrowości polityczno-wojskowej w ramach tej magistrali jest kwintesencją również władzy i symptomem. Dlatego Chińczycy, rozumiejąc potęgę floty amerykańskiej, budują sztuczne wyspy na Morzu Południowochińskim po to, żeby móc pokazać, że oni są gospodarzami, tak jak Persowie w Cieśninie Ormus. Gdyby przyszło co do konfliktu albo blokady morskiej, albo blokowania statków, albo sprawdzania, co płynie, co nie płynie tam. A Amerykanie musieliby tam ustawić pikietę okrętów i blokować, albo na Malacji, daleko od kontynentu amerykańskiego. To samo dotyczy nas. Nizina Środkowoeuropejska jest trzecim skrzyżowaniem, a zwłaszcza przestrzeń międzymorza, naszego pomostu bałtycko-czarnomorskiego, który łączy Europę z masami lądowymi Eurazji na głównej osi na północ od Karpat, wschód-zachód. Wojna o dominację, przepływy strategiczne wojskowe oraz transporty. Co pamiętamy z II wojny światowej? Pociągi ze wschodu na zachód, z zachodu na wschód, z wojskiem, surowcami, wywózką ludzi. I chodzi o to, że jeżeli nie my gospodarujemy tą przestrzenią, to inni gospodarują tą przestrzenią. I dlatego Nizina Środkowoeuropejska jest również ważna. I dostęp do niej, manewrowość. Stąd takie dyskusje, czy nasi tirowcy mogą jeździć po stawce polskiej, czy nie. I z powodu położenia geograficznego. PKP Cargo jest potentatem europejskim, a polskie firmy logistyczne, transportowe też są potentatami. Tak. Trzecim symptomem jest możliwość kształtowania wolumenu i kierunków przepływów strategicznych przez tak zwane w angielsku enablers, czyli ułatwiacze, umożliwiacze. I o to chodzi z infrastrukturą. Infrastruktura, kiedyś portowa, teraz też autostrady, lotniska, kolej, szybka kolej, hyperloop, stacje przekaźnikowe, Nord Streamy, ropociągi, kable oceaniczne. Wszystko dokonuje przesyłu danych, informacji, surowców, wiedzy. Jest wszystko potrzebne do codziennego życia i wzrostu wszystkich. Kto kontroluje te przesyły, ma przewagę geopolityczną.
Dlatego walka o Nord Stream tak wygląda, jak wygląda. Dlatego jest Baltic Pipe, dlatego jest Świnoujście, dlatego był port w Gdyni. Dlatego budujemy takie, a nie inne rzeczy. Dlatego inni to robią. To są tętnice, którymi ludzie się poruszają, towary i tak dalej. Wzdłuż tych tętnic powstają łańcuchy dostaw. Dzisiaj szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego na konferencji o nowym urządzeniu polskim mówił, że w ciągu ostatnich 30 lat bodajże zbudowano więcej infrastruktury w świecie niż w czasie całego istnienia ludzkiej cywilizacji. Po to, żeby generować przepływy strategiczne, które jednocześnie budują, przez powstawanie infrastruktury generują nową dystrybucję władzy i kontroli łańcucha dostaw. I to jest kwintesencja właśnie tego, co się dzieje w Eurazji, o czym teraz jeszcze powiem. Bo zasada z infrastrukturą jest jedna. Przez ostatnie 500 lat była strukturalna, wynikająca z natury wody, przewaga oceanu światowego, który nie wymaga infrastruktury, tylko porty. Zwróćcie uwagę, że kiedy wymyślono kolej żelazną, to raptem znaczenie miały ogromne Rosja i Niemcy, państwa kontynentalne, które się skomunikowały kolejami. I oczywiście wciąż nieporównywalnie jak z oceanem światowym. Ale mimo wszystko mogły dokonywać przerzutu wojska, łączyć synergię północy z południem, węgla z żelazem, żelaza z populacją i tak dalej, co wcześniej było niemożliwe. Infrastruktura. Do tego dochodzi technologia. Nowe skomunikowania, nowe łańcuchy dostaw, nowe przewagi tworzą się wraz z wynalezieniem technologii, która zmienia reguły gry. Gdy był żagiel, były takie, a nie inne. Ale gdy wymyślono maszynę parową, jakie przewagi natychmiast miały maszyny, a nie woły i konie. Gdy wymyślono silnik spalinowy, jakie znaczenie raptem zaczęło mieć ropa, czyli Bliski Wschód, czyli Wielka Brytania, która kontrolowała Bliski Wschód. A kto miał dostęp do ropy i miał silniki dla królewskiej marynarki, maszynownie, które napędzały okręty, to miał dużo większy zasięg okrętu i większą szybkość. Czyli wszystko, co było potrzebne do zyskania przewag morskich. Wynalazek samolotu, który komunikował wszystko. Wynalazek szos, automobilu, szybkiej kolei, później internetu. To wszystko tworzy nowe powiązania łańcuchów. To środki transportu. To wszystko się wpisuje w coś, co Chińczycy nazywają competing connectivity, czyli konkurencyjnym skomunikowaniem, tworząc nowe zależności. Dlatego Chińczycy budują pas i szlak w opozycji do Oceanu Światowego, po to, żeby Amerykanie nie mogli zablokować strategicznych przesyłów i unieruchomić wzrostu chińskiego. I teraz, gdy już to powiedziałem, rozumiemy, dlaczego Xi Jinping wczesną jesienią ogłosił wastanie pas i szlak. Astanie, czyli w Kazachstanie, kraju, i zdaje się, to jest miasto, które jest najdalej położone od Oceanu Światowego ze wszystkich stolic świata. Jest tutaj porażająca. Ląd przeciwko morzu. Kontynent przeciwko Oceanowi Światowemu. I strategiczne przepływy, które są kwintesencją tej rywalizacji. Zarysowującej się rywalizacji w Eurazji pomiędzy Chinami a Stanami Zjednoczonymi. Punktem ciężkości kosowicowskim będą łańcuchy dostaw oparte o infrastrukturę i o przepływy strategiczne. Zaraz powiem o 5G i zaraz zrozumiemy, o co chodzi z Huawei i tym dalej. Co jeszcze powiedzieć w tym momencie? Co już tu mówiłem tutaj, że Amerykanie nigdy nie mierzyli się z takim przeciwnikiem. Co więcej, jest to pierwszy raz w historii świata, że jednocześnie są takie dwie potęgi. Po prostu, gdy Amerykanie dostali swoje państwo, czy zdobyli je w wyniku wojny o niepodległość, Chiny były na drodze do upadku, a później Chin nie było. A teraz mamy zarówno Chiny i Stany Zjednoczone.
Rywalizacja o konkurencyjne skomunikowanie z Polską pośrodku, która jest w połowie drogi między Pekinem a Waszyngtonem i łączy masę lądową Eurazji, a Europę Zachodnią. Infrastrukturalnie jest języczkiem uwagi. Docelowo. Czego jeszcze może nie widać, ale tak będzie, jeżeli ta trajektoria będzie dalej trwała. Polega na tym, że OK, mogę używać swojego łańcucha dostaw i odmawiać przeciwnikowi tego łańcucha. Że OK, mogę tworzyć lewary i zależności, bo ktoś korzysta z mojej infrastruktury dla przesyłu strategicznej. No Nord Stream jest kwintesencją. No dlaczego Niemcy budują nie przed nasze terytorium z Rosjanami? Żebyśmy musieli poprosić. A my nie chcemy prosić. Tylko chcemy mieć. To jest zdrowe, jak natura. Na tym polega podmiotowość. Oczywiście można tutaj bardziej złożoną grę prowadzić. Coś za coś i tak dalej, i tak dalej. I tu się pojawia geostrategia i geoekonomia. Otóż w momencie, gdy nie ma, i to jest właśnie ten czar ostatnich 30 lat, wydawało się, że nie istnieje geopolityka, a zatem znaczenie konkretnych miejsc dla polityki międzynarodowej, bo Amerykanie złamali, stworzyli takie sztuczne płaskie boisko. W momencie, gdy się okazuje, że są łańcuchy dostaw, przesyły strategiczne i są raptem regionalizacje, są kluby przyjaciół, którzy myślą podobnie, którzy muszą pilnować tankowców w Zatoce Perskiej, podobnie myślących albo złączonych interesami i są przeciwnicy, którym trzeba odmawiać tego, to się okazuje, że są miejsca bardziej ważne i mniej ważne. I tam, w tych miejscach bardziej ważnych, trzeba dokonywać projekcji siły politycznej, czyli mieć wpływy. Tak jak Brytyjczycy musieli mieć wzdłuż Suezu. Upewniali się, jak to się oglądał Lorenzo z Arabii, że, no, że Turcy Osmanowi nie sięgną magistrali przepływów strategicznych floty brytyjskiej do Indii. I tak dalej, i tak dalej. Dlatego Polska jest taka ważna, Ukraina jest ważna, dlatego właśnie Zatoka Perska jest ważna i Zachodni Pacyfik. I wszystkie te dziesiny, Malaka i tam mocarstwa dokonują już teraz rywalizacji między sobą, wpływy, kto kontroluje polityków, kto ma wpływ, co oni robią, jakie decyzje podejmują. Po to się ma ambasady, żeby rozpoznawać perymetr, kto ma znaczenie w danym kraju, budować powiązania i tak dalej, i tak dalej. I to jest czysta geostrategia. I podejmowanie decyzji w oparciu o rozeznanie geopolityczne, co jest ważne, i podejmowanie kierunkowych decyzji geostrategicznych, gdzie dokonujemy projekcji siły. Często w oparciu o wojsko. Ludzie Oceanu Światowego mają tendencję do używania wojska do dokonywania tego, dlatego że bardzo szybko wtedy pokazuje się lewar władzy nad przesyłami strategicznymi. Stąd są przez ludzi kontynentu często uważani za agresywnych. My nigdy nie uważamy Amerykanów ani Anglosasów za agresywnych, ale Niemcy owszem. Bo my, poprzez politykę amerykańską, dzielenia Europy, mieliśmy szansę na niepodległość. Poprzez politykę brytyjską, równoważenia Niemiec, Rosji, Sowietów i tak dalej, mieliśmy szansę na niepodległość. Więc nasza perspektywa jest inna. No i oczywiście instrumenty geoekonomiczne, to znaczy to są fajne miejsca, jak po II wojnie światowej Niemcy i Japonia, bo będą blokowały Niemcy postępy sowieckie w Europie, a Japonia na Dalekim Wschodzie, to pomagamy im ekonomicznie. Nie, że wolny rynek, gdzie prywatni inwestorzy będą chcieli inwestować, tylko my pomagamy. Polityczna jest decyzja pomocy. A Koreę Południową dźwigamy z kolan po zniszczeniach wojennych, żeby też była w prosperii. To jest czysta geoekonomia, czyli pomaganie danym przestrzeniom, które są ważne z punktu widzenia zasad geopolityki. Plan Marshalla był kwintesencją tego, żeby postawić zachodnią Europę i jej przemysł na nogi. Przy okazji uzależniając od ropy bliskowschodniej, którą kontrolowali już Amerykanie, żeby i odejść od węgla, bo takie były wymogi w planie Marshalla.
bo węgiel kontrolowali Sowieci na Śląsku i w Donbasie, tak gdyby główne złoże. W związku z tym tak, a nie inaczej wyglądał rozwój gospodarki europejskiej. Sięgając dalej w przyszłość, położenie Polski oraz Rumunii na łuku Karpat, Rumunii blokującej wejście od Czarnomorza, a Polski od niziny środkowoeuropejskiej, wschodnioeuropejskiej, daje nam dywidendę geograficzną w przypadku pasa i szwaku. Stąd 16 i 17 plus 1. Stąd Trójmorze. Stąd niepokój Niemców i dołączenie jako chyba obserwator do Trójmorza i do 17 plus 1. Mocarstwa zewnętrzne, jak Stany Zjednoczone i Chiny, widzą ten region podobnie, tylko z odmiennych stron. Jako coś pomiędzy Niemcami a Rosją, co może balansować lewary na Rosji i na Niemcach. Rywalizacja o przepływy strategiczne będzie, a już się rozpoczęła, będzie prowadziła, jeżeli zostanie zatrzymana, do powstania stref wpływów i złamie globalny łańcuch dostaw. Musi to zrobić, bo się tego nie da inaczej rozwiązać. I to się już dzieje. Jeżeli ktoś pracuje w branży w Łodzi dystrybucyjnej, gdzie sprowadza z Dalekiego Wschodu, to wie, że to się dzieje. Amerykanie łamią łańcuch dostaw zależny od Chin. Pytanie jest, czy nie jest ja nie umiem na to odpowiedzieć. Czy nie jest za późno? Amerykanie są przekonani w tym, co robią, że punkt ciężkości wciąż jest u nich i oni są rdzeniem systemu. Chińczycy w swoim postępowaniu wydają się pokazywać, że są przekonani, że jest już w Azji. Nie nawet nie tyle, ale w Azji. I kto ma rację, ten wygra. Chyba nie ma miary, jak to się mierzy. To zostanie empirycznie dowiedzione. Kto jest większym punktem ciężkości? O czym zaraz zresztą powiem jeszcze. Co fachowiec, który się tym zajmuje, ma inne zdanie, szczerze mówiąc. Pamiętajmy też, że w związku z tym, że się już rozpoczęła rywalizacja, to pierwszą ofiarą każdej rywalizacji wojny jest co? Jest prawda. Więc chodzi o to, że każdy staje się żołnierzem sprawy, którą chce, żeby wygrała. W związku z tym interpretuje już takie dane, a nie inne, żeby jego sprawa wygrała. Dotyczy to właściwie nas wszystkich. Bo każdy ma sympatię, każdy ma różne upodobanie. Bo percepcja siły jest również siłą. Więc przecież Chińczycy nie będą teraz mówić, że mają problemy gospodarcze, bo chcą, żeby się na nich orientowały państwa. A Amerykanie nie będą mówić, że mają problemy gospodarcze i technologiczne, bo dalej chcą, żeby wszyscy orientowali się na Amerykanów. Nie będą mówić, że mają problemy z sekwestracją, z siłami zbrojnymi, bo przecież chcą, żeby dalej się wszyscy orientowali na Amerykanów, sojusznicy. Będzie coraz narastająca rywalizacja o normy, standardy, zasady rules of the road, czyli zasad funkcjonowania przepływów strategicznych. Co doprowadzi do odwrotu globalizacji, to widać od danych statystycznych w roku 2018. I regionalizacji wymiany. Dlatego, że wymiana staje się nieprzewidywalna. Po tym, jak zatrzymany został tankowce, ciekawy jestem, jakie są stawki ubezpieczeniowe. Kto zaryzykuje w globalnym łańcuchu dostaw różne rzeczy, jeżeli coś z Chin może nie dopłynąć, albo do Chin może nie dopłynąć? Trump w ciągu ostatniego miesiąca wysłał tweeta, szczerze mówiąc, na którymś z wykładów, zażartowałem, bo na tym polega władza, tak, nad strategicznym przepływami, ale chyba z rok temu powiedziałem, że dla mnie punktem braku powrotu do rywalizacji będzie, jak Trump po którejś wizycie w Arabii Saudyjskiej powie, że ropa saudyjska podlega ochronie Stanów Zjednoczonych na Oceanie Światowym. I to będzie sygnał do innych, że nie wiadomo jak towary innych. No i Trump wysłał tweeta w ostatnim miesiącu. Nie wiem, czy śledziliście Państwo, że dlaczego właściwie to amerykańska marynarka pilnuje ropy, która płynie do Japonii i Chin?
Przecież to kosztuje. To jest trudna droga. Różne rzeczy się mogą stać po drodze. Ja myślę sobie, że w Berlinie to oni muszą dostać zawału serca, jak słyszą w ten sposób. Bo wyobraźcie sobie, że Amerykanie raptem zabraniają używania oceanu światowego i Niemcy upadają. To co, byłyby drastyczne sceny na ulicach. I, bo nie mogliby eksportować. To co tam by się działo z kontraktem społecznym? Pojawi się, już się pojawia, rywalizacja o narrację. O narrację sukcesu. O będzie wspieranie czempionów. Wolna ręka, niewidzialna ręka wolnego rynku Adama Smitha będzie ustępować czempionom twardym pięścią głębokich kieszeni finansowych w Eurazji, wspartych politycznych. Dlatego, że nie sposób przełamać uwarunkowań geopolitycznych bez projekcji siły politycznej. Czyli wracamy do starej historii jak świat światów. Jeżeli szybko nie zostanie przywrócona globalizacja. Czyli na przykład, jeżeli szybko Amerykanie nie przegrają i uznają, dobra, trudno, niech to się tam toczy. Albo jeżeli Chiny szybko się nie przegrają i Amerykanie przywrócą swoje Pax Americana w wersji 2.0. Czyli albo tak, albo tak. Albo wygrają Chiny i będziemy mieli koncept mocy z Eurazji. Być może z nową, alternatywnym łańcuchem dostaw w pasie i szlaku i w ogóle z Chinami jako centrum. Albo Pax Americana 2.0. A my jesteśmy po środku strefy zmian. Pojawi się oczywiście dyskusja na temat alternatywnych modeli społecznego kontraktu. Zwróćcie uwagę, jak ktoś studiował w Polsce w latach 70., czyli pod Sowietami, no to uczył się jakiegoś marksizmu, leninizmu, jakichś podstaw gospodarki socjalistycznej i tak dalej. W ogóle te podręczniki na prawie, które przeglądałem, to też było, prawda, o wyższości woli ludu nad chyba podziałem władzy i takie tam, tak? I raptem później gładko, prawda, przeszliśmy do tego. Chodzi o to, że w momencie, gdy nie ma sprawczości i władza polityczna nie dowozi sukcesu rozwojowego i dany organizm państwowy staje się wsteczny rozwojowo względem takich, którzy za rogiem ciągle mają sukcesy, budują infrastrukturę i stają się bogaci i wtedy my zaczynamy sprzątać u nich albo inaczej, pojawia się zakwestionowanie społecznego kontraktu i zasad, czyli tych relacji w trójkącie. Państwo, gospodarka, społeczeństwo. Dlaczego my nie odnosimy sukcesu? Co to ma znaczyć? A oni je odnoszą. Wtedy zaczyna się dyskusja co do praw majątkowych, czy właściwie są rozdzielone, co do opodatkowań, co do zasad, ile się pracuje, ile się ma wolnego. I tak dalej, i tak dalej. Jak historia świata, tak zawsze to się odbywało. Jakaś grupa reformatorów próbowała to zmieniać, dopasowując się do cyklu świata, żeby nie wypaść z gry. Kto wypadał z gry, przestawał istnieć. Innymi słowy, historia się naprawdę nie skończyła. To wszystko oznacza, że geopolityka będzie miała fundamentalny impact, wpływ na biznes. Dlatego, że będzie dotyczyła kręgosłupa globalizacji, czyli globalnego łańcucha dostaw. Więcej będzie spolaryzowanych, chaotycznych działań, a mniej przewidywalności. Więcej klubów przyjaciół, regionalizacji, a mniej właśnie uniwersalnego, całościowego podejścia. I teraz o wynalazkach jeszcze powiem. Co jakiś czas pojawia się wynalazek, który zmienia łańcuchy dostaw, poprawia skomunikowanie. Kiedyś wymyśliliśmy konia. Tak. Znacząco, podejrzewam, zmieniło to sposób życia społeczeństwa. Później wymyślono pewnie koło, później jakieś łodzie, statki, wreszcie kolej żelazną, samolot, automobil, coraz lepsze szosy. Wszystko, co nie wynika z oceanu światowego, wzmacnia potencjał mas lądowych Eurazji. Przecież 300 lat temu
wnętrze Eurazji nie miało żadnych szans. Od kiedy Atlantyk został podporządkowany, opanowaliśmy sztukę żeglowania i przewożenia materiałów na ogromną skalę, to kto mógł konkurować z wolumenami Atlantyku? No przecież nie konie i woły w Eurazji, ani karki ludzkie. No oczywiście Sowieci próbowali industrializację robić właśnie pracą przymusową, właśnie tymi rękami gołymi. I pojawiają się wynalazki, które zmieniają te relacje. Oczywiście trudno konkurować ze statkiem klonoocenicznym, ale kolej żelazna zmieniła relacje i Niemcy spróbowali parę razy. Rosjanie, Sowieci zbudowali swoją potęgę na kolejach. Wcześniej trudno cokolwiek mówić, że to państwo było skomunikowane. Silnik spalinowy, samolot, wszystko stało się bliższe, bardziej zagęszczone, bardziej zacieśnione, te interakcje mocniejsze. Później wymyślono internet. Zwróćcie uwagę, jak wymyślono kolejne generacje, G1, G2, G3, G4G. Kto zyskiwał na kontroli? Przy 4G Amerykanie wykorzystali szansę i opanowali łańcuch dostaw, apki i tak dalej. Powstała, prawda, boom w Kalifornii i amerykańskie wielkie potentaty. Tak? Bo przecież wszyscy chcą korzystać z telefonu 4G. No więc wyobraźcie sobie, że 5G nie jest jakimś tam nowym telefonem, tylko 5G jest nowym silnikiem spalinowym. Bo to nie chodzi o to, że ludzie rozmawiają sobie przez 5G, albo ściągają filmik. To chodzi o to, że 5G umożliwia niską latencję, co powoduje, że w czasie rzeczywistym powstaje zautomatyzowany system funkcjonowania ruchu drogowego, maszyn, które z sobą same się komunikują. Same mówią, kiedy się muszą naprawiać i powstaje system łańcucha dostaw części zamiennych, który się automatyzuje i sam robi. Kto ma 5G, ma natychmiastowe przewagi przemysłowe, szybkości, jakości itd. Do tego sztuczna inteligencja, która to przelicza, nie wiem, w algorytma ustawia. Dramatyczna zmiana. Mało tego. To ma potencjał zmiany miejsc, które mają i nie mają znaczenia, dlatego że będzie potrafiło tworzyć synergię kosztów i jakości. Jeżeli na przykład chirurg w Kenii będzie mógł operować Polaków w Łodzi na odległość za swoją stawkę dzięki 5G, drastycznie zmieni to reguły. I chodzi o to, że nie wiemy nawet, jakie mogą być stosowania. Już nie mówiąc o wojskowych rzeczach, bo 5G umożliwi szybkie zebranie danych z pola walki, przekazania do C2 do dowodzenia i efektora kinetycznego. Innymi słowy, 5G jest nową maszyną parową, nowym silnikiem spalinowym, samolotem. Jest to pierwszy wynalazek, który znacząco zmienia skomunikowanie od 200 lat, który nie został wymyślony na Zachodzie. Znaczy wymyślony i wdrażany prawidłowo, tak, na skalę. I stąd jest to, że Amerykanie blokują Chiny. I teraz na sam koniec jeszcze dwie rzeczy. Powiem coś historycznego i spróbujcie sobie odnaleźć porównanie do czasu współczesnego. Otóż na początku XX wieku dyplomata brytyjski o nazwisku Crowe przygotował memorandum do rządu brytyjskiego, czy do króla, już nie pamiętam, w którym wyłożył zasady, jakim powinno się kierować mocarstwo morskie dominujące w systemie na oceanie światowym, w tamtym czasie Wielka Brytania, w swoich postępowaniach względem innych narodów. Otóż napisał, że mocarstwo morskie, które dominuje na oceanie światowym i kontroluje strategiczne przepływy, nie użył słowa strategiczne przepływy, ale kontroluje zasady ruchu towarowego innego na oceanie światowym, nie może być obstruktorem, czyli nie może stosować blokad na tym ruchu, bo jawi się to dla potęg lądowych jako nie do zniesienia represja, która ogranicza im w ogóle życie. Znaczy, to jest skala, państwa lądowe widzą to jako przemoc o skali niebotycznej, blokującej im życie. W związku z tym wtedy zawsze powstaną, Crowe ostrzegał,
koalicje balansujące, próbujące wybić zęby mocarstwu morskiemu, państw kontynentalnych. W związku z tym polityka brytyjska powinna polegać zawsze na prowadzeniu polityki, która będzie w interesie oczywiście Wielkiej Brytanii, ale również w interesie międzynarodowym, że każdy ma dostęp do Oceanu Światowego, bo wówczas wszyscy będą wspierać pozycję Wielkiej Brytanii, która będzie gwarantem tej wolności. I nie powstaną koalicje balansujące Wielką Brytanię. Co umożliwi również wolności przepływu, której tak strukturalnie Wielka Brytania miała najlepiej rozwinięte. No to też majstersztyk myślenia. I chodzi o to, że siłą rzeczy mocarstwo morskie, które dominuje na oceanie światowym, kontroluje strategiczne przepływy, powinno być zainteresowane wolnością strategicznym przepływu, bo korzysta na tym. A teraz Amerykanie blokują to. Gdzie jest czerwona linia tylko lekkiego zaostrzania, a naprawdę łamania wolności? Moim zdaniem to, gdzie Amerykanie postawią tą granicę, rozstrzygnie stosunek innych państw wobec dominacji amerykańskiej. Muszą moim zdaniem być bardzo ostrożni Amerykanie, żeby nie przegiąć pałę. Co będzie trudne. Teraz na sam koniec, bo się rozumiem, będą pytania. Chciałbym podsumować tylko to, co już trochę powiedziałem. To nie jest rywalizacja w stylu sowiecko-amerykańskim. Sowieci nie rozwijali się zasadniczo prawie. Nie mieli innowacji istotnych. Mieli tylko kompleks wojskowo-przemysłowy związany z wojskiem i mieli broń nuklearną i grozili destabilizacją lub bronią jądrową. Wystarczyło ich otoczyć murem i poczekać. No tu jest inna sytuacja. Tu mamy pułapkę Tukidydesa. Chiny rosną. Chiny mają łańcuch dostaw swój. Chiny są wpięte w system. Ta sytuacja pokazuje, że geopolityka jest w ogóle starszą siostrą makroekonomii, jeśli nie apolityczną matką, która ustanawia reguły gry. Jak nam po 1989 roku. Sowieci przegrali, Amerykanie mogli tu wejść i Zachód mógł tu wejść, w związku z tym otworzono nam przestrzeń i wtedy mogliśmy wprowadzić zasady makroekonomiczne, które wspierają wolny strategiczny przepływ. To, co robią teraz Chiny, kwestionuje rolę Zachodu. Pas i szlak unicestwi przewagę Zachodu. Stąd taka reakcja, w tym w Polsce. Łańcuch dostaw do gospodarki determinuje cele geopolityczne państwa. Na przykład, jeżeli my nie mamy ropy, to musimy sprowadzać, tak? No to musimy z kimś dealować, ktoś musi być naszym sojusznikiem. Jeżeli nie mamy węgla, to też. Jeżeli z kolei potrzebujemy zbytu na nasze surowce albo towary, to też. Współistniejemy. Jeżeli jesteśmy państwem małym albo średnim, nie jesteśmy sami w stanie rozstrzygać takich rzeczy. Musimy być w grupie, w sojuszu, z kimś mieć patrona itd. itd. Nie czuć tego też było w czasie, gdy był jeden hegemon. Wszystko się wydawało, że wystarczy stosować przepisy prawa WTO i wszystko się. Amerykanie chcą teoretycznie zachować globalny system otwarty, ale jak mówią na zasadach principle of realism. Czyli, że ale tak jak oni uważają. I wtedy będzie dobrze. Zachowamy wolność strategii przepływów, ale jeżeli wszyscy znowu zaakceptujecie warunki gry. I oto toczą się negocjacje z Chinami. Żeby były takie warunki postawione, które pozwolą, że Chiny nie będą tak rosły i Amerykanie utrzymają swoje przewagi. Problem polega na tym, że może my też byśmy tak chcieli, żeby Zachód dominował. Tylko Chiny zaliczyły już takie traktaty. Kilkukrotnie z Wielką Brytanią, Japonią i tak. I oni nie chcą mieć kagańca. Taktycznie może coś by podpisali, ale no nie na takich warunkach, że oni przestają rosnąć. I nie mogą rozwijać technologii. Dla nich to jest coś takiego, jak mają ogromną populację, która jest pracowita i ona chce się bogacić. No i dlaczego? Ktoś to chce ograniczyć, podpisując umowę, która ma ograniczyć. Tak to wygląda. Z perspektywy oczywiście interesów. Problem polega tylko na tym, że to nie jest takie proste, bo jeżeli Amerykanie nie wygrają, no to zmieni się świat, który znamy, tak? I stąd, tak jak powiedziałem, że ta polaryzacja postępuje ocen już, tak? Znacząco. Już bardzo trudne są obiektywne oceny
kto wygrywa, kto przegrywa od kilku miesięcy. To zapamiętajcie sobie to Państwo, bo w sferze medialnej się pojawia bardzo dużo rzeczy. Na plus, na minus, we wszystkie strony. Coraz bardziej jesteśmy zagubieni wszyscy. No właśnie. No i widać, jak Chiny i Rosja chcą przeorganizować globalne przepływy strategiczne. Pasy szlak, arktyczny szlak, wykorzystanie mas lądowych Eurazji, jak Indo-Pacyfik jest ważny dla utrzymania obecnego systemu, tak? Jak systemy antydostępowe, o których tyle razy mówiliśmy, wpływają właśnie na to, że Amerykanie nie mogą być pewni, czy mają manewr i dostęp do głównych przestrzeni geostrategicznych, które decydują o strategicznych przepływach, co pokazuje, kto jest silny, kto nie jest silny. Japonia w 1940 roku miała tylko 20% PKB amerykańskiego, a w 1941 roku poszła na wojnę. Na wojnę poszła z tego to powodu, że Amerykanie zablokowali im strategiczne przepływy. Otóż Japonia od czasu pokonania floty rosyjskiej była na drodze imperialnej. Floty rosyjskiej w 1905 roku była na drodze imperialnej. I Amerykanie zaczęli obawiać, bo Amerykanie pilnują równowagi wówczas. W związku z tym robili wszystko, żeby powstrzymać Japonię. Tak należy rozumieć traktaty waszyngtońskie, podział, jak to nasz floty po I wojnie światowej i tak dalej, i tak dalej. Problem polega na tym, że przypominam, że Japonia była w obozie zwycięzców po I wojnie światowej. Przyjęła bardzo dużo zasobów, na przykład niemieckich, kable podmorskie niemieckie, które łączyły południowy Pacyfik z Szanghajem, tworząc potencjał, jak gdyby tworząc konkurencję, bo w kablach. No, kable teleinformatyczne są też geopolityką i trwają rywalizacje cały czas. To nad tym zawsze panowali Anglosasi. Pierwszego dnia wojny Brytyjczycy odcinali Niemcom zawsze kable, po to, żeby Niemcy nie mogli przysłać telegrafów. W tej chwili już też na Morzu Śródziemnym, w innych miejscach, flota rosyjska pływa podwodna, pływa wokół kabli natowskich w jej zachodnich. Generalnie firmy anglosaskie, trochę japońskie, mają całkowitą dominację, prawie monopol na chłodzenie kabli oceanicznych, które przesyłają dane. Przecież wiecie, że z waszych komórek nie leci to przez satelitę, tylko leci zasadniczo przez kable oceaniczne. 5% daje się tylko przez satelitę. Więc kto kontroluje to, ma ogromną przewagę. I Japonia, która była słaba gospodarczo w Stanach Zjednoczonych, została pozbawiona dostępu najpierw do żelaza, stali i tak dalej. Potem Amerykanie wprowadzili kolejne sankcje. Potem Japonia próbowała mieć dostęp do Indochin i w ogóle kolonii holenderskiej, po to, żeby sprowadzać tam surowce. I się Japończycy bali, że flota amerykańska będzie im przecinała linię komunikacyjną do Wysp Japońskich. I wykonali uderzenie prewencyjne na flotę Pacyfiku w PH. Po to, żeby szybko bardzo stworzyć fakty dokonane, zająć Singapur, Indochiny i w perymetrze drugiego łańcucha wysp zachodniego Pacyfiku, tylko w drugą stronę, teraz patrzymy z Chinami, stworzyć perymetr obronny i stworzyć sferę dobrobytu azjatyckiego, skolonizować Chiny i oprzeć się Amerykanom. A być może pokonać flotę amerykańską i zablokować kanał panamski, zniszczyć go po to, żeby Amerykanie nie mogli floty przez kanał panamski, to by zakończyło wojnę i podzieliłoby Pacyfik na dwie strefy. Taki był plan wojny japoński. Toczyło się inaczej. Ale mieli tylko 20% PKB. Chiny w tej chwili są równe. Z grubsza są równe z Stanami Zjednoczonymi. Bo względem parytetu sił nabywczej mają 25% większą gospodarkę, a pod względem nominalnym 30% mniejszą niż amerykańska. Więc z grubsza mają równą. Mają ogólnie dużo większą gospodarkę niż Niemcy, hitlerowskie i Japonia imperialne razem wzięte wobec Stanów Zjednoczonych. Mało tego, inwestycje rządu chińskiego w przełomowe technologie przyszłości przekraczają znacząco wydatki amerykańskie. O czym w Polsce nie pamiętamy. Dwa razy więcej doktoratów niż w Stanach i ten rozdźwięk się poszerzy. 1/3 wchodzących na rynek pracy chińskich to są magistrzy, przy czym 1/3 z nich to są w naukach matematycznych i inżynieryjnych. I przeciętnie chińska gospodarka rośnie 2 razy szybciej niż amerykańska. Pomiędzy 1979 rokiem a 2018 na głowę
zależy jak się liczy. Urosło 50, niektórzy mówią 35, niektórzy 50, ale to skala niesamowita. 50-krotnie urosło na głowę dochód Chińczyków. To jest największe osiągnięcie w historii cywilizacji. I dotyczy 1 400 000 000 ludności. Huawei wydaje 2 razy więcej na badania i rozwój niż Nokia i Ericsson razem się. Rząd chiński zakłada supremację technologiczną w 2035 roku. I o to chodziło w China 2025. I moim zdaniem to był błąd, bo to uruchomiło przemysł. Od jesienią zeszłego roku powstał front wokół Trumpa z przemysłu amerykańskiego, bo Boeing i inni zdali sobie sprawę, że za kilka lat to oni będą musieli kupować od Chińczyków, a nie, że nie będą rynkiem, tylko odwrotnie się teraz. I to moim zdaniem przeważyło. I teraz pytanie, czy na czas, czy za późno, czy zdążyli? Zobaczymy. Historycznie to Azja była centrum gospodarki światowej, aż do rewolucji przemysłowej. Plan Chin polega na tym, żeby to przewrócić. Wszystkie drogi prowadzą do Pekinu, tak jak prowadziły do Rzymu. Warto obserwować przemysł półprzewodników, bo to pokazuje, kto kontroluje łańcuch dostaw. Chiński rząd wydaje straszne pieniądze na to, zwłaszcza po banie na ZTE z kwietnia zeszłego roku, żeby zbudować własny przemysł. No i Huawei jest, jak mówią niektórzy Amerykanie, imperialną hordą Chin, która jest ostrzem dzidy wymierzonej w Zachód. Takie dane, które naprawdę są zatrważające. Proszę sobie wyobrazić, że podczas właśnie rozwoju gospodarczego Chin, o którym mówię w tych ostatnich latach, 550 milionów ludzi przeniosło się ze wsi do miasta. I te miasta zostały im zbudowane. Co oznacza, że Chiny w ciągu ostatnich 30-40 lat wybudowały wszystkie miasta Europy. Glasgow, Warszawę, Łódź, Londyn, Paryż. Ok. To jest taki przeciwnik. Co dwa tygodnie budują ponoć tłum wielkości Rzymu w stolicy Włoch. 80 tysięcy mil autostrad, 18 tysięcy mil kolei szybkiej prędkości. W latach 1979, to są w ogóle dane, nie które sam wymyśliłem, tylko właśnie w związku z tym, że w Polsce czasami trzeba po prostu wyjaśniać, co się mówi. To są dane pochodzące od analityka amerykańskiego, który doradza Trumpowi, który mieszkał w Chinach, który nazywa się Goldman, był bankierem, jest bankierem, finansjery, czołowy przedstawiciel finansjery światowy. Wielkie erudyta. Można na YouTube obejrzeć jego wykłady. I to są dane od niego. I on jest w zespole Trumpa, który doradza, jak sobie z tym poradzić. I w latach, według niego, owszem, powtarzano często, że Chiny zależą od gospodarki amerykańskiej, nie istnieje już. Istniało w latach 79-2009, ale po kryzysie Chiny zrobiły wszystko, żeby zmienić ten model. Jeszcze w 2009 roku aż 36% PKB było z eksportu chińskiego, ale już 10 lat później tylko 18%. I tylko 5% produkcji przemysłowej idzie do Stanów Zjednoczonych i to są tanie rzeczy. Drogie rzeczy nie idą już do Stanów. Chińczycy budują łańcuch dostaw nie do Stanów Zjednoczonych od 10 lat. Elity chińskie myślały o tym, co nadchodziło. I też pas i szlak jest też przykładem myślenia dalekosiężnego. Stąd niektórzy Chińczycy uważają, że wojna handlowa przyspieszy upadek Stanów Zjednoczonych i przyspieszy rozdzielenie gospodarek i to jest błąd Stanów Zjednoczonych. Ja nie mam pojęcia, jak jest. Ale musimy sobie zdawać sprawę, że są takie głosy. Również stosunek długu chińskiego, o którym się tyle mówi, jest podobny w gospodarce do wielkości gospodarki jak w Stanach, ale to jest wewnętrzny dług. Rząd posiada, a rząd może powiedzieć, że nie trzeba płacić za to. A amerykański jest wobec wierzycieli zewnętrznych. Jest to różnica podstawowa.
i tak dalej, i tak dalej. A, taka ciekawostka na przykład. 1/3 absolwentów matematyki i inżynierii. To są, znaczy, to są właśnie w Chinach, a tylko 7% takich jest w Stanach. I większość to są właśnie Indusi albo Chińczycy. I którzy coraz bardziej wracają do Chin, bo mają nawet lepiej płacone na wybrzeżu niż w Stanach. Kluczem też będzie Afryka, więc warto obserwować, dlatego że i tutaj o koncepcji Wallersteina, o której tyle mówię. To, co powiedziałem o strategicznych przepływach, widać, jak koncepcja Wallersteina ma sens. Bo jeżeli ocean światowy jest główną magistralą, a ośrodki decyzyjne to były Londyn, kolejno tam Rotterdam, później Londyn, w końcu Nowy Jork, to tam kapitał i on decyduje, gdzie inwestujemy, bo są nowe technologie i trochę my kontrolujemy, gdzie to są te nowe technologie, a surowce to trochę tam, trochę tania siła robocza w Chinach, Bangladesz, Polska, Afryka, surowce, coś tam, tak? Ale my sobie decydujemy i rdzeń jest jeden. Półperyferie i peryferie są zamienialne. Dlatego my tak się martwimy, że od 30 lat konkurujemy ceną siły roboczej, tak? Dlatego jesteśmy tańsi. I to jest nasz atut na rynku globalnym. Chcielibyśmy to zmienić. I wyznaczyli, oni też wyznaczyli Chińczykom miejsce na tanią siłę roboczą, ale Chińczycy rozegrali ich, już są co najmniej półperyferią i chcą stać się rdzeniem. A żeby stać się rdzeniem, trzeba kontrolować nie tylko kapitał, ale cykl technologiczny, mieć nowe technologie. I tu wchodzimy w sztuczną inteligencję, 5G, kwantum, komunikację kwantową i te wszystkie inne rzeczy, które będą frontier technologies, czyli przełomowymi technologiami, które zbudują nowy przemysł. I stąd uważam, że China 2025 uruchomiło ostatecznie pułapkę tu USA w Stanach Zjednoczonych. I połączyło, jest naprawdę jedność. Naprawdę jedność. I pędy wojenne w Waszyngtonie. Jeżeli Angela Merkel myśli, że przeczeka Trumpa i będzie inaczej po nowych wyborach, to jest w dużym błędzie. To jest moje zdanie. No właśnie. Są tacy analitycy, którzy już twierdzą, że Chiny już w ogóle wygrały. Was. Na przykład wyszła świetna książka 3 tygodnie temu Hugh White'a, którego często cytowałem, pod tytułem How to Defend Australia. 600 stron. Uważam, że to jedna z 3 najmądrzejszych książek, jakie przeczytałem na temat strategii i geostrategii w swoim życiu, łącznie z tymi wszystkimi Spikemanami, Mahanami i tak dalej. Jak powinna wyglądać obrona w Australii w wojnie z Chinami w przyszłości? To, że przecież Amerykanie przegrywają. To mniej więcej na 600 stronach. Bardzo osobista książka człowieka, który chce, żeby Australia została średnim mocarstwem i nie miała narzuconej swojej woli w momencie, gdy będą panowały w Eurazji mocarstwa. No i proszę Państwa, przecież my jesteśmy pośrodku tego. Może na tą chwilę się zatrzymam i na pewno są jakieś pytania. Przechodzimy do części pytań, może pierwszy to zacznę. Mam takie pytanie. Od zawsze było wiadomo, kto jest autorem potęgi danego kraju. Zawsze wiadomo było, że dany król tak zostawił Polskę murowaną, że dany prezydent amerykański był najlepszy. Teraz słyszymy, że Chiny rozwijają się w bezprecedensowy sposób, że właściwie w genialny sposób, tak jak pan mówi. Kompletnie nie słychać o architektach tego rozwoju. Co więcej, do niedawna obowiązywał taki paradygmat, że właściwie to Chiny się niby rozwijają, ale że prawdziwy rozwój to może być tylko w demokratycznym, wolnym społeczeństwie, gdzie jest też wolność wewnętrzna, wolny rynek i tak dalej, a tutaj mamy zaprzeczenie tego i nie wiadomo, kto jest autorem, tak? Nie ma tam żadnego polityka genialnego, nie ma żadnego Ilona Muska. Skąd taki rozwój w takim razie? No nie wiem. Jest autor tego wszystkiego. Jest. I to jest Deng Xiaoping. Deng Xiaoping był ojcem reform. Jak tylko umarł Mao, Deng zmienił, utrwalił jak gdyby zmianę sojuszy, zaakceptował dominację amerykańską, zabezpieczył wejście na rynek amerykański produktom i uruchomił najpierw chłopów chińskich, a potem przedsiębiorczość chińskich, sławna podróż na południe, Deng Xiaoping. Jeden człowiek? No wiadomo, że to nigdy nie jest ten człowiek, ale no podejrzewam. Ja nie jestem specjalistą bardzo od spraw chińskich, jeszcze gospodarczych i w ogóle tych szczegółów wewnętrznych, ale podejrzewam, że on będzie, przejdzie do historii jako ten
człowiek, który to uruchomi. Nie chcę się wypowiadać o przewagach demokracji albo niedemokracji. No trudno mi to powiedzieć. No też mi się wydaje teoretycznie, że wolni ludzie mają przewagi. Kurczę, ale nie wiem, może to jakoś w kontekście 1 400 000 000 Chińczyków nie działa. Nie, nie wiem. Tak, no to rozwijają się. Okay. I kuszą zyskami, kuszą właśnie konektywy i kuszą Niemców. Ja dzisiaj miałem rozmowę właśnie z dziennikarzami z Nivel. Naprawdę w Niemczech to debata inaczej przebiegała. Oni tam bardziej chyba... Nie wiem, co zrobią Niemcy. My mamy taki... My jak gdyby... No my jak gdyby trochę też nie mamy wyboru, tak już teraz, więc ta sprawa jest rozstrzygnięta, no ale... Nie wiem. Może to jest właśnie pytanie naszych czasów. Jak system chiński przetrwa? Jak to będzie wyglądać? Nie wiem. No to mam coraz więcej pytań, szczerze mówiąc, bo ta sytuacja jest właściwie bez precedensu. Dzień dobry, panie doktorze. Ja mam takie pytanie o wojnę, bo to słowo pojawia się w dwóch na tytułach książek. A jestem osobą, która się wojskowością i militarystyką interesuje od 20 lat. I w tej książce Rzeczpospolitej pisze pan: poza liczebnością sił zbrojnych zwiększono 200 tysięcy i tak dalej. Wymieniała pan też modernizację Wojska Polskiego. Piszemy o różnych zabawkach, które wojsko kupuje. Piszemy o 200 tysięcy, których tak naprawdę nie ma. I jeśli by doszło do jakiejś zawieruchy, to rozumiem, że wojna była i my bylibyśmy w jakimś stopniu również w to włączeni. 200 tysięcy to jest założenia, jest 100 tysięcy, z czego komponent bojowy wojsk operacyjnych to jakieś 40 tysięcy, więc byłby pobór. I teraz akurat też się składa, że jestem też instruktorem strzelectwa i widzę w skali makro, jakie jest przygotowanie wojskowe, jeśli chodzi o posługiwanie się bronią palną Polaków, którzy będą do poboru, prawda, poproszeni przez państwo. Nie znamy się na mapie, nie znamy się na obsłudze różnych rzeczy, radia, tak, kompasu i tak dalej. I jak ta skala mikro braku kompetencji u ludzi w wieku 80-50 lat, czyli poborowi, wpływa na kondycję obronną Wojska Polskiego w skali makro w przypadku konfliktu, gdzie będzie ogłoszony pobór. Dziękuję bardzo. Bo nie mówi się o tym w ogóle. Okay, a może nie będzie ogłoszony pobór? Dlaczego? Właśnie uważam, że nie będzie ogłoszony pobór, bo jakby coś się działo, bo wojna w ciągu maksymalnie 2 tygodni stanie rozstrzygnięta, więc nawet nie zdążą spłynąć do jednostek, tak? To nie, no to jest poważnie, to wcale może nawet wygramy. Nie, no właśnie koniecznie. Jeżeli będziemy z asymetrycznym polu walki, to moim zdaniem będzie prowadzona jednostkami bojowymi, liniowymi, uzupełnianymi może w czasie alarmowym wcześniej, ale to z żołnierzami, którzy są zwoływani z przepustek, z urlopu i tak dalej. A to bym się nie nastawił na jakieś wielkie pobory, dlatego że nie ma sensu. Żołnierz nieprzeszkolony, nierozumiejący, po prostu nie wyposażony jest niepotrzebny wojsku obecnemu. Przecież jest w dobie informatycznej, czy sprzęcie takim, jest tylko problemem. Tak? To nawet w wojnie gruzińskiej to było pokazane. Poszli do domu. I to naprawdę, to nie jesteśmy... everything is infantry short, jak mówią Amerykanie teraz. Jesteśmy w takim fazie rozwoju technologii wojskowej i rywalizacji, że to było już tak w historii. No, w średniowieczu nie było dużo wielkich armii. W XVIII wieku też nie. Dopiero rewolucja francuska to zmieniła masowe i to zresztą Napoleon używał jak po prostu na bagnety, tak? Kolumnami przełamywanie. To mamy w związku z tym, że się urodziliśmy widząc ślady II wojny światowej na niziemi środkowoeuropejskiej, to widzimy masowe armie, ale Amerykanie to tak nie patrzą, tak? Większość. To... Mało tego, Rosjanie będą mieli problemy nie tylko z poborem, ale w ogóle z masowością wojska, nasyceniem. Wszystko będzie infantry short, to jest dobre określenie. Mają ogromne problemy Rosjanie z ukompletowaniem jednostek. Nie będzie. Będzie dużo pustego miejsca,
artyleria będzie poprawiała na scenie na dużą odległość, wtedy manewr, wspierała manewr. Naprawdę nie martwiłbym się tym poborem i tym wszystkim. Martwiłbym się jakością oczywiście wojsk operacyjnych, w ogóle wszystkim zadań, koncepcją operacyjną, do czego mają służyć. To jest wyzwanie. Jaka koncepcja, do jakiej wojny? Sojuszniczej, naszej, własnej, dokładnie gdzie, jak, jakie są mocne punkty, słabe, tak? To jest jak gdyby klucz w nowej Eurazji. Albo na przykład jaką sobie stawiamy wielką strategię. No uważam, że teraz postawiliśmy sobie wielką strategię. Widzimy, tak? To jest już dokonane. Widzimy rywalizację w Eurazji i stawiamy na utrzymanie supremacji amerykańskiej. Okay? A zatem jako wojsko sojusznicze do amerykańskiego w ramach wspólnych ewentualnie akcji. Na różnych kartach jeszcze dodam. I tyle. Tak? A na przykład, jeżeli stwierdzimy, że Amerykanie będą przegrywać i że będzie nowa Eurazja i mocarstwa, będą Turcy, będą Rosjanie, będą Chińczycy, Persowie i może my, albo Niemcy, albo Unia jednoczesna, znaczy projekt kontynentalny, to byśmy mieli inne wojsko. To jest najważniejsze do rozstrzygnięcia. W tej chwili to jest, tutaj popełnienie błędu powoduje, że jest bezużyteczne to wojsko. Tutaj jest kluczowa rzecz. I do czego służy w warunkach właśnie tej wojny nowej generacji? Jak się dokonuje strategicznej sygnalizacji? Jak się reformuje? Jak się ćwiczy? Na jakich odcinkach? Co się robi? Gdzie jest szara strefa? Jest ogrom pracy do wykonania. Nie koncentrowałbym się na tym, czy wszyscy strzelają z kałacha i pobierają go z magazynu. I czy pobór jest, tak? Jak na warunki europejskie jesteśmy dużą armią, mamy duży potencjał populacyjny. Postarałbym się przekroczyć samego siebie w takim tradycyjnym myśleniu o tym, na czym polega wojsko, tak? Więc jest bardzo wiele innych niedoszczędności, na których można było porozmawiać, ale akurat to nie jest to, tak? To nie jest ta kwestia. Kolejne pytanie. Dzień dobry, panie doktorze. Marcin Giełzak, Fundacja Bitna Polska. Tutaj. Dwa krótkie pytania. Jak typowy Polak rozmawiający o geopolityce, chciałem zapytać o Niemcy i o Rosję. Jeżeli chodzi o Niemcy, wspomniał pan o ewentualności odcięcia Niemiec od oceanu światowego przez Stany Zjednoczone. Czy mógł pan powiedzieć więcej? Znaczy, jak by się to miało odbyć w praktyce? A pytanie o Rosję. Rosja jest krajem nastawionym rewizjonistycznie do ładu światowego, tak jak Chiny, co potencjalnie może znikczynić naturalnych sojuszników, ale z drugiej strony rywalizują ze sobą, chociażby w Środkowej Azji. Więc czy są to raczej naturalni sojusznicy, czy naturalni wrogowie w tych warunkach, które są dzisiaj? Ja uważam, że Rosja i Chiny to naturalni wrogowie, ale połączeni tymczasowym taktycznym sojuszem, podobnie jak Hitler i Stalin, żeby złamać jednobiegunową chwilę amerykańską. Gdyby to osiągnęli, skoczyliby sobie do gardeł. Podobnie jak było, gdy Niemcy zdominowali kontynent europejski i została im tylko Wielka Brytania i Sowieci. I się Niemcy bali, że Sowieci ze strachu dogadają się z Brytyjczykami, a Brytyjczycy im zapłacą i będą mieli Mitterlage. Niemcy, czyli klasyczne położenie środkowe, jak zawsze, i dostaną bat. I to jest kwestia tego rodzaju, tak? Że jeżeli Amerykanie szybko nie pokonają Chin, to powtarzam. Amerykanie szybko nie pokonają Chin, to będą koncesje na rzecz Rosji. No chyba to widać już, chociaż w Polsce, w związku z tym, że właśnie sukcesy, mamy większą obecność amerykańską, taką, a nie inną, no to wiadomo, tak, ale no ja na miejscu Ukraińców na pewno bym nie spał spokojnie, tak? No przecież to widać z rzut oka na mapę. Mówi o tym, tak, że coś się musi wydarzyć. A jakie było pierwsze pytanie? Odcięcie Niemiec od oceanu światowego. No właśnie, to jest oczywiście zagadnienie bardzo trudne, bo chociaż przyznam się, że z każdym wykładem wydaje mi się, że to jest coraz łatwiejsze, bo dużo trudniej mi się mówiło rok temu, czy nawet półtora roku temu, o takich scenariuszach, tak? Że ktoś tu będzie mówił, że ocean światowy nie jest wolny, to była abstrakcja. Teraz rozmawiamy o tym i to Twitter donosi nam codziennie, że znowu nie jest wolny, bo coś się wydarzyło. No właśnie, moim zdaniem, jeżeli przyjdzie na ostro i Niemcy się nie podporządkują Amerykanom, to ktoś powie Niemcom, że nie mogą korzystać z oceanu światowego. Też miałem taką rozmowę dzisiaj właśnie z dziennikarzem z Die Welt,
który mówił, że w Niemczech panuje przekonanie, że jak Angela Merkel rozmawia z Trumpem, to że rozmawia z idiotą. I tłumaczy mu, jemu tłumaczy, jak działa świat. Handel międzynarodowy, utrzymywanie umów i tak dalej, i tak dalej. Ja naprawdę się zastanawiam, jak Niemcy mogą nie wiedzieć, że Amerykanie stworzyli ten świat. I trzymają guziki ze światu. I no, to może pchnąć Amerykanów, Niemców, i warto śledzić debatę, jak gasną, jak słabną głosy Westbindung i transatlantyckie w tygodnikach niemieckich. Jak naprawdę widać, jak coraz bardziej Niemcy, biznes niemiecki, politycy zaczynają mówić o niemieckich projekcie sił, o niemieckich interesach na wschodzie, o pasie i szlaku, o Mitteleuropie, tylko innymi słowy, o łańcuchu dostaw pod gospodarkę niemiecką, w której my jesteśmy głównym komponentem. I jak to ci Amerykanie denerwują i destabilizują ład globalny. A z drugiej strony, no, nie mają prawdziwego lewara Niemcy. Bo jak przyjdzie co do czego, to naprawdę. Co zrobią Amerykanom? Jeżeli się nie dogadają z Chińczykami, a pas szlak nie będzie na tyle zaawansowany, że to będzie realne, no to co zrobią Niemcy Amerykanom tak naprawdę? No, to pokazuje, że Kroll i jego memorandum były bardzo prawdziwe. Ogromna władza, nie? Znaczy, być hegemonem oceanu światowego, to jest ogromna władza. Ogromna. Uważam, że większa niż broń jądrowa. Kolejne pytanie. Chciałbym pociągnąć wątek współpracy chińsko-rosyjskiej na tle szanghajskiej organizacji handlowej, która ma także komponent militarny i obejmuje już nie tylko obszar byłego ZSRR, ale także państwa Azji, Azji Południowej, Południowo-Wschodniej. Jest pytanie, czy, ponieważ organizacja szanghajska dzisiaj odgrywa bardzo, bardzo ważną rolę, czy ta współpraca chińsko-rosyjska już nie jest na tyle stabilna, na tyle umocowana i zakotwiczona, iż do konfliktu między Moskwą a Pekinem nie dojdzie, bo jest inny interes strategiczny, także interes strategiczny wokół pasa i szlaku. A druga rzecz to dotyczy integracji gospodarczej, politycznej w różnych regionach świata. Mamy przykład Unii Europejskiej, mamy postępującą integrację w Azji, to jest Konferencja Szanghajska, mamy postępującą integrację w Afryce, której już jest waluta a la euro, są dwie waluty, jest największa strefa ekonomiczna wolnego handlu od bodajże 2 tygodni. I jest pytanie, na ile te podmioty międzynarodowe, organizacje zrzeszające wiele państw, odgrywają już rolę lewara pomiędzy graczami i na ile Unia Europejska wspomaga Niemcy, czy przypadkiem konfliktu między Stanami Zjednoczonymi a Niemcami, to właśnie Europa nie pomoże Niemcom, ergo sobie, w ewentualnym konflikcie. Bardzo dobre pytanie. To jest... Analitycy w Polsce uważają, że istnieje bardzo ścisła współpraca Rosji i Chin i ona jest nierozerwalna teraz. I zahacza o takie elementy, które, taka jest ocena, które gdyby są nie do odwrócenia w takim no, szybkim trybie. Więc można powiedzieć z punktu widzenia konfrontacji obecnej, tej dynamiki w tej chwili, jest to ścisły sojusz, który współdziała, koordynuje i tak dalej. I to też zwróćcie uwagę, jakie to jest niebezpieczne. Bo w II wojnie światowej Japonia, gdzie miała te 20% PKB, Niemcy, które miały ileś tam też 30% tego PKB amerykańskiego niecałego, właściwie nie koordynowały działań. To była taka fake alliance, trochę, nie? Zobaczcie, jak wyglądała wojna na wschodzie, jak na Pacyfiku, to były takie, oś była taka, powiedziałbym, dyskusyjna. A Chiny i Rosja graniczą z sobą i musiały uwzględnić ruchy wojskowe. A my jesteśmy zaraz pod Rosją. I tak naprawdę okazać się może, że nie jest wcale tak daleko od Teatru Zachodniego Pacyfiku do Warszawy.
Dlatego, że są tylko dwa państwa, więc właściwie są Chiny i Rosja. Między Szanghajem a Warszawą. Jak z punktu widzenia projekcji sił wojskowych. Uważa się w Polsce, że ściśle współpracują. Ale moim zdaniem, jeżeli powstałoby dłużej pasji szlak, to nie ma możliwości, żeby Rosja nie traciła. Też Rosja uczestniczy w budowie tego pasa. No nie ma wyboru. Wraz z wojną, no tak, ale może tak jak była z Niemcami. Przecież jeszcze 22 czerwca w nocy szły transporty do Niemiec, tak, z Rosji. Pamiętamy, tak, historię. I to jest tak, że Rosja oczywiście, bo po wojnie na Ukrainie, objęta sankcjami, została pchnięta w ręce Pekinu. Dlatego Angela Merkel teraz mówi, że ten Nord Stream, żeby nie Rosja nie była w rękach Pekinu. No to już jest gra mocarstw wśród tego, balansowanie. Wojna na Ukrainie i postawa Zachodu pchnęła korzystnie dla Pekinu Rosję i uzależnia Rosję coraz bardziej. Moim zdaniem elity rosyjskie intensywnie myślą, jak zerwać to uzależnienie na dłuższą metę, bo nie ma możliwości, żeby Rosja nie była uzależniona od Chin, skoro jest o tyle mniejsza i słabsza. Co więcej, jest taka sytuacja, że pas i szlak przebiegałby na południu perymetru rosyjskiego, gdzie jest więcej ludzi, daleko od Moskwy. Będzie to rozsadzać państwo rosyjskie. I moim zdaniem Rosja nie to wie co. Poza tym Chiny to jest cywilizacja cała, ogromna, u boku Rosji. I tego jeszcze teraz nie czuć, bo jest taka duża determinacja, żeby Amerykanom złamać kręgosłup w Eurazji, ale na dłuższą metę my też w naszej wielkiej strategii państwa polskiego musimy się z tym liczyć. I musimy mieć też wielką strategię dla obszarów buforowych dawnego Imperium Ludowego Rzeczypospolitej na taki scenariusz. Co z Ukrainą, co z Białorusią, co z państwami bałtyckimi. I to jest moje zdanie. To jest moje zdanie w tej sprawie. I tak uważam, że w amerykańskich gabinetach myślą o tym, jak obrócić Rosję. Nawet jeżeli nie ma teraz warunków ku temu, niedojrzały, to myślą o tym. Tak samo nie uważam, żeby te regionalne grupy współpracy, gdzie nie ma mocarstwa, które jest rdzeniowe dla systemu, miało jakiekolwiek znaczenie. Afryka albo będzie Zachodu, albo będzie chińska. Po prostu. Tak po prostu jest, bo wciąż do obszaru rdzeniowego. Tak jak Europa Środkowo-Wschodnia dołączyła do gospodarki kontynentalnej, właściwie niemieckiej. Tak. I wraz z obecną sytuacją marzy się w Warszawie, że może Amerykanie przerzucą łańcuch dostaw z Chin do nas, tym do Łodzi. Co się trochę dzieje. Jak ktoś pracuje w branży, to wie. I natomiast nie wierzę w jakieś takie rzeczy właśnie regionalne, które mogą finansować tak wielkie potęgi jak Chiny i Stany Zjednoczone, które odpowiadają za te wszystkie przesyły strategiczne, produkcje itd. Nie ma takich cudów w ogóle. To jest rywalizacja nieporównywalna z niczym w historii świata, naprawdę, w którą teraz wchodzimy. Zmiennych jest tak dużo, jedna jest kluczowa, że w północnej Eurazji Rosja ma ogromne terytorium. Jest języczkiem uwagi, jest spinaczem między Europą a Azją. Rozmawialiśmy o tym wielokrotnie. Jest naszym sąsiadem, jest biednym państwem. Można by bardzo dużo mówić. Zastanawiające jest na przykład, dobrze byłoby, gdyby ośrodki analityczne badały dokładnie ludzi konkretnych w ośrodkach władzy rosyjskiej, jakie mają nastawienie do Chin. Co tam się mówi, co się dzieje, ja nie wiem. Ale na jakich warunkach są kontrakty podpisywane na surowce, znowu przesyły strategiczne do Chin. Nie tylko czy nie uzależniają, a czy nie zlatania. Czy metody płatności nie powodują, że infrastruktura na przykład należy do Chińczyków. To są szczegóły oczywiście, które tutaj nie ma miejsca podczas tego wypadku, ale dobrze byłoby na tym się zastanowić. Mało tego, powiem, proszę Państwa, ostatnio analizowałem myśl geopolityczną 20-lecia i zresztą w wakacje przeczytałem jeszcze raz Inny Świat Heliny Urygińskiej, tak, jego przygodę to za dużo powiedziane, ale no,
trudy Łagrów. I on w rozmowie, we wstępie do tej książki, opowiadał, jak przed wojną Wraga pisał o Głodomorze na Ukrainie, tak? I nie chcieli mu wierzyć. Myśleli, że wymyślał. No bo skala tego, co się tam działo, była nie, naprawdę nie wierzono w Głodomor, a Wraga, gdyby wywiad wojskowy, nasz, i on pisał o tych nie tylko w analizach, tylko w ogóle też publicznie pisał o tym, co się dzieje w ramach, w związku z kolektywizacją. Innymi słowy, nawet tak wielkie rzeczy, na tak wielką skalę, okazało się, że są były za zasłoną pewną. To z jakich rzeczy się teraz muszą dziać? W tych wszystkich przestrzeniach, których nie znamy, do których nie mam dostępu, nie ma korespondentów, nie ma wolności słowa tam, tak? Ludzie nie mogą sobie mówić, pisać co chcą, my nie mamy tam ludzi, którzy o tym mówią, tak? Może mamy jeszcze do 19.20 czas na pytanie, więc jeszcze tutaj kolejne. Panie Adamie, jeszcze raz wróćmy do Niemiec. Powiedział Pan, że w ciągu 30 ostatnich lat nie było żadnej koalicji balansującej przeciw Stanom Zjednoczonym. A czy Unia Europejska to nie byłaby taką koalicją niemiecką w kontrze do Stanów Zjednoczonych? Jedno pytanie. A drugie pytanie, nawiążę do słów redaktora Michalkiewicza, Stanisława. I on często powtarza, że sojusz Polski ze Stanami Zjednoczonymi to jest sojusz egzotyczny, czyli taki, którego starszy partner może nawet nie zauważyć, jeżeli młodszy upadnie. Czy mógłby Pan skomentować? Dziękuję. Co do Niemiec. Jest potencjał koalicji balansującej Europy kontynentalnej przeciwko Stanom Zjednoczonym. On się nigdy nie zrealizował po 1991 roku, ale gdzieś tam w głowach Amerykanom gdzieś to brzmiewa, że może tak być. Stąd będą ograniczać potęgę Niemiec, gdyby doszło do Brexitu i tak dalej. Stąd Trójmorze jest i inne rzeczy. I będą wspierać nas. Chyba, że w ogóle wyjdą z Europy. Nawet będą podejrzewać, że tak nie może być myślenie. To jest paradygmat, to jest zasada numer jeden. Amerykanie nie mogą, ich bezpieczeństwo zależy od tego, że w Eurazji nie powstanie regionalny hegemon. Amerykanie, powtórzę to po raz setny, Amerykanie idą na wojnę z tego powodu. I teraz jesteśmy w tej fazie. Ich celem są Chiny. Co do drugiego pytania, tak? Sojusz egzotyczny. Dobrze. Nie, ja nie uważam, że to jest sojusz egzotyczny. Sojusz egzotyczny polega na tym, że oczywiście ten nie zauważy i poza tym nie może przyjść z pomocą i nie ma równowagi interesów. Znaczy w ogóle nie ma jakichkolwiek wspólnych interesów. I tak chyba było z Wielką Brytanią przed 1939 roku. Teraz jest trochę inna sytuacja między Stanami Zjednoczonymi, dlatego że Stany Zjednoczone, Wielka Brytania nie potrzebowała być obecna w Europie. Wielka Brytania potrzebowała balansować w Europie, żeby nikt nie powstał duży. Nie potrzebowała być obecna wojskiem, nie potrzebowała mieć imperium globalnego, które zabezpieczone jest w perymetrze głęboko. Problemem była Francja, Wielkiej Brytanii, na początku, która wygrała pierwszą wojnę światową. Francja nie chciała Wielka Brytania, żeby była wzmocniona. I balansowanie Niemiec i Francji było głównym problemem Wielkiej Brytanii, a potem w obliczu wzrostu Niemiec próba wciągnięcia Sowietów do balansowania, a my byliśmy problemem trochę w tym zakresie. Teraz jest inna sytuacja, no, Amerykanie chcą być obecni w Europie i w Eurazji. My narzekamy, ja narzekam, uważam, że to jest za mało, co oni dają, żebyśmy aż takie koncesje dawali, ale są. I o ile może się okazać, że nie przyjdą nam z pomocą, albo nie dadzą rady przyjść nam z pomocą, to jest to różnica pomiędzy tym, a egzotycznym sojuszem. Tak? Bo jednak mają interes w tym, żeby Polska na głównym skrzyżowaniu strategicznym w Europie nie była strefą szarą, ani nie była na przykład w strefie rosyjskiej. Podczas dla Wielkiej Brytanii być może, teoretycznie, może jakby była w strefie sowieckiej czy rosyjskiej, to by było nawet lepiej, bo byłaby w granicach problematyczna dla Niemiec na wschodzie. To jest naprawdę fundamentalna różnica. Prawda?
dalej powinniśmy się oczywiście kierować naszym interesem, patrzeć co robią, ale generalnie to nie jest to samo. Dobrze by unikać takich naprawdę bezpośrednich przykładów z historii, bo jednak to się trochę zmienia, tak? To byłaby bardziej może taka sytuacja jak z Napoleonem, na przykład. Jest bardziej adekwatny. Napoleon wobec naszej sprawy wschodniej, tak? Wobec naszego istnienia i zakotwiczenia nas tutaj. Po prostu. I chyba to też w głowach naszych decydentów jest. Kolejne pytanie. Dzień dobry, Marcin Kaczyński. Ja tak naprawdę chciałem się, cała masa pytań oczywiście się gdzieś tam w głowie kłania, natomiast chciałem spytać o możliwość rozdzielenia relacji z jednej strony militarnej, którą musimy budować gdzieś tam ze Stanami Zjednoczonymi, od relacji gospodarczej czy biznesowej. Pytam dlatego, że od jakiegoś czasu tak naprawdę w Polsce, co również od zeszłego roku widać z moich osobistych obserwacji w działaniach Niemiec, zaczynamy coraz ściślej gdzieś tam tę relację gospodarczą z Chinami budować. I teraz pytanie jest takie, czy powinniśmy się spodziewać, że z racji tej relacji militarnej budującej bezpieczeństwo ze Stanami, to będzie ucinane przez Stany, przez pośrednio gdzieś tam nasz rząd. I czy nie powinniśmy zadbać o to, żeby móc gdzieś tam te interesy gospodarcze być w stanie zabezpieczyć właśnie na przykład poprzez relacje bezpośrednie z Chinami? Dziękuję bardzo. Już trochę odpowiedziałem na to pytanie i wybraliśmy. Okay. Może no, na tym momencie poprzestańmy, dobrze? Zobaczmy, jak to się rozwinie. Panie doktorze Łukasz Kubiak, mam pytanie. Jak pan ocenia obecne zachowanie Turcji, kurs, który obrała współpracy właśnie z Rosją? No, jest to druga armia NATO mimo wszystko, zakup systemu 400, założenie sankcji, wyrzucenie tutaj właśnie Turcji z programem 35. I ewentualnie, czy widzi pan możliwość zastąpienia właśnie w tym łańcuchu dostaw wejścia Polski zamiast Turcji, szczególnie, że chcemy kupić od 35? Dziękuję. No tak, pewnie będziemy mieli szansę na kolejkę do Turków, tak podejrzewam. Chociaż nie znam szczegółów, szczerze mówiąc, jak to tam jest z tymi produkcjami tego 35, parametrami. Natomiast rozmawialiśmy o polityce tureckiej od dłuższego czasu i to kontynuuje, tak? Sprawdza się. To jest dokładnie tak. Turcy uważają, że sojusz z Stanami nie obsługuje, i zależność od Stanów nie obsługuje ich interesów w tej chwili w Nowej Eurazji, na pomości między Eurazją a Europą. I chcą złapać większą równowagę, bo się czują, że tam będzie lepszy sukces. Tak? Moim zdaniem na pasie i szlaku, tak? Turcy panem. Stąd budują takie lotnisko. Na pasie i szlaku. Mniej z Rosją, a bardziej na pasie i szlaku. Rosja zawsze będzie wrogiem Turcji. Natomiast też ocean światowy pokazuje swoją ogromną siłę, bo Turcja jednak doświadcza blokad z przepływów strategicznych od dłuższego czasu. I nie wiem też, jak się to potoczy. To, co się dzieje na styku Turcji i Stanów Zjednoczonych, jest naprawdę klasycznym przykładem napięcia i chaosu w systemie, gdy nie ma tego hegemona i nie ma ustalonego kanonu reguł. Tylko wszyscy reorientują swoją politykę, a Turcja ma bardzo trudne położenie. Więc jej bardzo trudno reorientować w sposób taki, który nie widać. Wydaje mi się, że Turcja uważa, że kontroluje Rosję, że Rosja jest za słaba, a Turcja kontroluje ciśniny tureckie, plus na Kaukazie istnieją państwa. I się nie boi zasadniczo Rosji na razie. I chyba liczy na pas i szlak, że powstanie nowa Eurazja z Chinami. I Turcja musi znaleźć w tym miejsce. Tak bym obstawiał, ale... No i oczywiście w kontekście NATO, no znacząco komplikuje to chociażby planowanie operacyjne przyjścia z pomocą Rumunii. Wyobraźmy sobie, że nad Turcją nie można latać, Bałkany są niepewne, Bułgaria niepewna. Na wschodnim Morzu Śródziemnym operują eskadry chińskie i rosyjskie.
i przecinają linię komunikacyjną. Kurczę, nie bardzo jest jak dojść do Rumunii, tylko przez Polskę i zachodnią Ukrainę. A powietrzem, ale to nie to samo. Naprawdę robi się niewesoło. I tym bardziej Polska i ten konstrukt międzymorza jest wtedy potrzebny Rumunii, Polsce i Stanom Zjednoczonym. Klasyczne, z połączeniem przez zachodnią Ukrainę, no ale to już są myśli Bartosiaka. No ale wtedy tworzymy wewnętrzną linię komunikacyjną międzymorza i pomagamy też Amerykanom, którzy mają problemy strasznie z zewnętrzną linią morską, oceaniczną, komunikacyjną swoich sojuszy, a my im tworzymy oś operacyjną krótką, wiążącą też Ukrainę, ale to jest ryzykowne, bo zachodnia Ukraina. No i Rumunia, nie daj Boże, i to jest niestety antyniemieckie, bo jeszcze połączymy gospodarki rumuńskie i polskie, i strefę Bałtyku i Morza Czarnego, synergia. Przetniemy łańcuch dostaw do gospodarki niemieckiej, które są paralelne. Idą w ten sposób, że Polacy i Rumunii rywalizują podświadomie między sobą o miejsce w łańcuchu dostaw niemieckich, a tak może na przykład jakąś synergię złapać. Bo to są linie północ-południe, prawda? I połączenie basenu Morza Czarnego z Morzem Czarnym. Może byśmy wyszli na cieśninę turecką z naszym handlem, tak? Na Kaukaz, na Persję i tam jakieś takie rzeczy i na politykę turecką. A gdybyśmy na przykład jeszcze stworzyli wewnętrzną linię komunikacyjną między morza, szybkie autostrady, szybką kolej, szybko mogli przerzucać wojsko, na przykład z systemami antydostępowymi naszymi, to może się okazać, że Rosjanie przez polskie systemy antyrakietowe nie mogą wyjść z portów na Krymie, na cieśniny tureckiej, muszą się z nami liczyć. Niezłe, nie? No naprawdę, no wyobraźmy sobie, że mamy autostrady przez zachodnią Ukrainę do Rumunii, na Bezarabię, Jas, Gałacz, Konstancy i stacjonują nasze systemy antyrakietowe, systemy antyokrętowe, bo łatwo przerzucane, tak jak były na Saremie, to mogą być w Konstancy. I w ciągu jednego dnia przerzucane są, czy półtora dnia i wtedy Rosjanie raptem się będą bali, będą musieli się liczyć z tym, że wypłyną z Krymu i nie wrócą. No bo tak to się dzieje już teraz w strategicznych organizacjach. Tak jak nasza dyslokacja, siły zbrojne RP niedawno dyslokowały systemy antydostępowe na Saremę, tak? Sygnalizując możliwość zamknięcia Rosjanom Zatoki Fińskiej, komunikacji Zatoki Fińskiej. Panowie, Bałtyk jest nasz, a wy możecie pływać od Petersburga mniej więcej 30 mil i z powrotem, tak? To się dzieje, to znaczy takie dyslokacje to powodują, komplikując znacząco planowanie stronie przeciwnej, w wypadku wojny, na przykład zmuszając zainwestowania w kosztowne inwestycje. Tak to się robi, tak się wpędza w wydatki przeciwnika. Tak? No, wyobraźmy sobie, że mamy wewnątrz linii międzymorza i nie tylko gospodarczo, prawda, łączymy populacje, które się nie znają, które nie handlują, nie robią i okazać się może, że są synergie, tak? Że może trzeba coś jest tańsze niż tą Bałtykiem albo odwrotnie. I jeszcze wojsko może być przerzucane i tworzymy konstrukt bariery między Niemcami a Rosją, między tam, gdzie pas i szlak miałby wchodzić i znacząco zmieniamy sytuację, tak? No i tak sobie możemy pomarzyć też. Szanowni Państwo, jeszcze trzy krótkie pytania z każdego po jednym z sektorów, ponieważ już nas czas ogranicza. Dzień dobry, Młodzik do Wolności. Proszę Pana, mam takie pytanie. Czy Pana zdaniem za 15-20 lat Węgry oraz Turcja mogą stać się mocarstwami? Bardzo dziękuję. Kto? Węgry? Nie, chyba Węgry nie mogą się stać mocarstwami, bo jeżeli zrealizuje się pas i szlak, wtedy będą miały ambicje być tą Wenecją łączącą, to przecież no, coś Niemcy będą miały do powiedzenia. W Dolinie Dunaju panują Niemcy, ja mówiłem o tym, tak. Przyjdzie to do czego, to tak będzie. I co innego u nas. Ale tam tak będzie. Tak uważam. Natomiast jaki był pierwszy? Turcja. A Turcja. Turcja, no a Turcja tak, tylko że no nie wiem, ten okres przejścia. Turcja ma potencjał, tak. Znaczy zawsze będzie istniało mocarstwo, które będzie obszarem, będzie w obszarze miało ciśnienie tureckie. Albo bizantyjskie, albo osmańskie, albo nie. Tak. No tylko takie trudne położenie ma, że będzie dużo zmiennych. Na przykład właśnie jak będzie jak będzie geopolityka światowa i makroekonomia z tym związana się realizowała, tak? Ponoszą teraz Turcy koszty tej polityki, tak?
przyszedł stąd Greczek. Ja mam takie pytanie, bo pan doktor zaczął od Malaki, a skończył Australią i wracając do 2006 roku, Australijczycy tak prowadzili negocjacje z Chińczykami, że praktycznie chcieli oddać tą wyspę, którą stacjonowali Amerykanie, żeby się wycofali. No ale pewne środki zostały zastosowane jakby wobec Australii, że wróciła do porządku jakby. Teraz zaczyna jakby Japonia w tym samym kierunku iść i czy pan widzi, że takie jakby, bo tak dużo pan mówił o tym, ale mi się wydaje, że ten moment tych państw jest najważniejszy, jak Chiny będą podchodzić do tych państw. I drugi człon, to już pan powiedział, czy Intermarium to może być taką sytuacją, że wyprostowaniem Niemiec i to, żeby nie było takiego rozwalenia tej Unii Europejskiej w ten sposób, że my do końca nie wiemy, jak to Felix Konieczny powiedział, z jakiej cywilizacji pochodzimy. Ale to już tę drugą część to może darujmy sobie. Chodzi o Australię, Japonię i tak dalej, bo to ważny temat, który pan powiedział, ale jakoś... Bez Japonii i Australii Amerykanie nie będą obecni na zachodnim Pacyfiku i Indo-Pacyfiku. No i rzeczywiście od roku trwają intensywne zabiegi wobec obu tych państw na stworzenie ścisłego sojuszu antychińskiego, tak bym to ujął. Bardzo, bardzo, bardzo ścisłego i takiego związanego z wspólnymi wojskowymi rozwiązaniami, dyslokacją i no Japonia bardzo ściśle współpracuje, tak? Ja kiedyś mówiłem, że najbliższym sojusznikiem Stanów Zjednoczonych jest Japonia. I dobrze, żeby Polacy tym wiedzieli, pamiętali. Po prostu tak jest. Flota japońska jest komplementarna dla amerykańskiej. Będzie zajmowała się ochroną linii logistycznych. Flota amerykańska będzie podział w czasie wojny tak, że flota amerykańska będzie walczyła, będzie stanowiła komponent bojowy, a Japończycy będą zabezpieczali linię dostawy komunikacyjne na pole bitwy, tak? I zabezpieczały podejścia Guam, Hawaje, prawda, Południowe Karoliny, Wyspy Japońskie, a Amerykanie będą prowadzili wojnę. Podejrzewam, że zaraz Japończycy się pojawią w Zatoce Perskiej też, bo Amerykanie wzywają sojuszników do tego, żeby patrolować Zatokę Perską, tak? Japonia jest zależna od Stanów Zjednoczonych, ma ogromną flotę, ma ogromny potencjał wojskowy, gospodarczy, technologiczny, jest świetnym sojusznikiem pod tym względem. No jest przecież trzecią gospodarką świata, tak? To nie dmucha. Wielkie tradycje morskie, flot imperialny japoński. I naprawdę są blisko, tak? Są tak blisko. No a Australia ma bardzo duże znaczenie dla tego, żeby powstrzymywać chińską projekcję na południowy Pacyfik, która przecinałaby linie komunikacyjne do zachodniego Pacyfiku, plus Japonia, plus Australia przez cieśniny indonezyjskie może wpływać na Morze Południowochińskie, tak? I tak zresztą do tej pory wojska australijskie wyglądają, tak wygląda pościół, czyli kompozycja wojsk. Ekspedycje plus flota duża, taka amfibijna, w ogóle duża flota. I też tak wyglądają programy modernizacyjne, zresztą Hugh White krytykuje, na książce mówi, żeby natychmiast zrezygnować z programów modernizacyjnych floty, bo gdyby w prowadzeniu wojny morskiej trzeba wybrać A albo B, albo drożdżówkę, albo jagodziankę, tak? Jest Sea Control albo Sea Denial. I chodzi o to, że albo się buduje flotę pod Sea Control, no to jest w ogóle dobry do naszej floty. To warto to powiedzieć, żeby dostosować to do decyzji o naszej flocie. Albo jest Sea Control, albo Sea Denial. Sea Control to jest to, że my utrzymujemy linię komunikacyjną, panujemy na morzu i utrzymujemy linię komunikacyjną. Wtedy ma się inne okręty. Trzeba mieć dużą przewagę przeciwnika. I zdolności antypodwodne, antysamolotowe, duże okręty amfibijne, lotniskowce, duże okręty i okręty duże, które ich obsługują, plus flota dostarcza. To jest dużo kosztuje. Jest trudne, a rozwój technologii, torpedy, miny, samoloty, zwłaszcza w Morzach Przybrzeżnych, powoduje, że łatwo jest złamać Sea Control. Ale Australijczycy po to, żeby uczestniczyć, Amerykanie mają typową Sea Control, tak, flotę. I po to Brytyjczycy taką mieli Sea Control, wielkie mocarstwo morskie mają taką flotę, dużą, duże tonaże. I Australijczycy po to, żeby być sojusznikiem, który pomaga Amerykanom, też budowali taką mini, ale taką samą, tak, żeby też mieć te ekspedycyjne zdolności.
za cieśniny indonezyjskie, żeby móc na Timorze Wschodnim wylądować, żeby móc wziąć udział w czymś w Indonezji, bo Indonezja, nie wiem, czy wiecie, była głównym wrogiem od lat 60. w planowaniu australijskim, tak? Tak, wszyscy planują takie rzeczy. Indonezja była głównym przeciwnikiem, tak? I plus sobie amerykański, prawda, żeby wspierać wysiłek amerykański w razie jakiejś wojny w Eurazji, jak w Wietnamie na przykład, albo komplementarny być, bądź wobec Brytyjczyków, wobec Amerykanów, i sea control. No i chodzi o to, że jest to bez sensu, bo według się White'a, bo nie da się, jeżeli Chiny będą potężne, będą chciały zaatakować Australię i przeciąć linie komunikacyjne w flocie amerykańskiej, jeżeli Amerykanie sami nie dadzą rady obronić, to przecież ze swoją mini flotą Australijczycy, ale skoncentrowaną na sea control, nie dadzą rady. No więc muszą się skoncentrować na sea denial, czyli odmawianiu antydostępowości przeciwnikowi, czyli olać, za przeproszeniem, te wielkie okręty amfibijne, desanty z morza, tylko mieć 4 razy więcej okrętów podwodnych, wojnę minową, samoloty uderzeniowe, które uniemożliwiają korzystanie z morza przeciwnikowi, okręty podwodne, które uniemożliwiają, tak, małe jednostki szybkiego ataku, wojsko lądowe zupełnie inne, nie takie, które jest do wielkiej bitew w Eurazji, takie do tej pory było, które pomaga Amerykanom, ani też do obrony terytorium czołgami, bo przecież jeżeli już Chińczycy wylądują, przestrzeń Australii jest ogromna, więc sobie wybiorą miejsce. I ci nie zdążą przejechać tymi Abramsami swoimi tam z lewej do prawej, więc tam mogą uderzyć tylko rakietami szybko, szybko na tym, gdzie jest plaża, a potem muszą asymetrycznie i zamieniać przestrzeń na zmęczenie przeciwnika. To wymaga zupełnie innego wojska lądowego niż Australia teraz. Tak, to jest właśnie to, co mówiłem o koncepcji operacyjnej 24. Od tego trzeba w ogóle zaczynać takie rzeczy. No a my teraz a propos naszej floty. A my co? My chcemy sea control, tak? My chcemy sea control, tak? My, na Bałtyku, który jest tak szeroki jak moja ramiona. I można uderzać z tymi systemami sea denial na okręty, które pływają po Bałtyku. Mieliśmy błyskawice, 4. okręt świata. No i teraz jest rozwój technologii, są rakiety z brzegu, są okręty, z tysiące innych systemów, sensory, system świadomości, no nie da się ukryć tych okrętów na wodę. No a przecież, to my mamy konwoje osłaniać? Czy będą w ogóle jakieś konwoje w czasie wojny? No i drugi argument, to tak do marynarzy. No dobrze, ale potrzebujemy niby udziału w misjach sojuszniczych. Potrzebujemy? Potrzebujemy. Naprawdę zrobimy różnicę? Ja miałem kiedyś, już kończę ten, nie chciałbym nikogo obrażać, ale rozwój technologii zmienia paradygmat. Jak gdyby sea denial ma teraz przewagę technologiczną, a zwłaszcza już na takich małych akcjach jak u nas. No, nie możemy wpędzać się w koszty, które się nam nie przydadzą w wypadku wojny. To jest prawdziwe. Wojsko służy do wojowania, a nie do posiadania sprzętu. Po prostu trzeba nadążać. Kiedyś też zrezygnowaliśmy z husarii. Prawda? No, mam taki drastyczny na koniec przykład. Rozmawiałem jakiś czas temu z dziennikarzem niemieckim, który znał się na historii II wojny światowej, był specjalistą w tej dziedzinie. I pytał mnie właśnie, jak powinna flota nasza wyglądać, nasza teraz obecna. No i mówi, że no, to dziwnie, że mówię o tym sygnał, bo wszyscy mówią o sea control w sumie i tak dalej, tylko to innymi słowy. A ja mówię, dobra, słuchaj, zadam ci takie pytanie. Opowiedz mi o waszej wojnie o Atlantyk w II wojnie światowej. O kurczę, prawie żeśmy pokonali Anglosasów, naprawdę było blisko. Przecięliśmy ich właśnie asymetrycznością podwodną, prawie im przecięliśmy linię komunikacyjną i tak dalej. Ja mówię, ty słuchaj, a wiesz, że Polacy walczyli po stronie Anglosasów? Naprawdę? Jeżeli nasz główny przeciwnik nawet nie wiedział, że nasza marynarka bierze udział w tej wojnie. Okay. Podczas gdy naprawdę, jeszcze wspomagaliśmy Sowietów. Ja po prostu naprawdę aż mnie ponosi. Mówiłem to kiedyś w Akademii Marynarki. Jeszcze wspomagaliśmy Sowietów w konwojach, którzy później zabrali nam Kresy, wymordowali nas i zabrali nam niepodległość. Podczas gdy geografia polskiego teatru wojny wymaga od nas posiadania silnej, nowoczesnej armii lądowej. Być może nawet najpotężniejszej w Europie poza Rosją. Bo takie są wymogi przestrzeni. I tu należy mieć ambicje. Prawdziwe, prawdziwe. Koncepcje operacyjne, nowoczesne systemy. Tak.
liczba. I na tym się skoncentrować. I unikać wydatków, które są niepotrzebne. No nie stać nas na wszystko po kolei, tak? To może na tym... Panie doktorze, ostatnie pytanie i ostatnia szybka odpowiedź i wręczamy nagrodę i kończymy. Takie pytanie. Zarysowuje się taka trzecia wojna światowa, czyli potęg morskich w zasadzie z kontynentalnymi. W zasadzie też świat białego człowieka ze światem człowieka Azji i Południa. No i do tego jeszcze dochodzi taka geoekonomika, czyli takie kraje jak Chiny, Indie, Persja, Turcja chcą też powstać i stać się nami, Zachodem. No i to pytanie, co jest bardziej prawdopodobne? Czy samotna walka Ameryki z Chinami, a reszta będzie obserwatorami, czy kraje G7 kontra BRICS? Myślę, że czeka nas 25 lat rywalizacji chińsko-amerykańskiej z udziałem sojuszników w różnych typach sygnalizacji strategicznej, która czasami się wymknie spod kontroli w strefach buforowych. Dziękuję Państwu. Niestety już czas nas goni. Musimy zakończyć część pytań. Jeszcze szybko rozdanie nagród konkursowych, gdzie pytanie było, jak nazywają się wyspy na Atlantyku. Dziękuję bardzo. Są przedmiotem zagrania. Teraz pytanie konkursowe, jak się